kiedyś razem na traktorze. Teraz w Sejmie gówno może. Polski rolnik to chłop prosty, choć nie głupszy od starosty. Urzędasy won od roli, bo nam wszystko się spierdoli. Dibu, dibu, dibu daj, z nami jest już cały kraj. Szubu, dubu, dubu, rusz, jedzie na Warszawę już. Rozrzutniki załaduję cały zbiornik i wywalim mu obornik. A to gówno zagranicy, niech se jedzą urzędnicy. My życzymy im smacznego pozdrowienia dla Rudego. Dibu, dibu, dibu daj, to jest przecież wolny. Łapkujta, klikajta w dzwoneczek, yo! Chłopcy z prewencji i chłopcy z boła, nie każdy rozkaz trzeba wykonać. Nie warto być damskim bokserem, wstydzi się ciebie kraj. Posłuchaj chłopcze, co ci dziś powiem. Tyś nie policjant, tyś jest zomowiec. Tarcze i pałki i butle z gazem. Wstydzi się ciebie kraj. Możesz mnie zgarnąć, możesz spałować. Za kilka lat będziesz żałować, że władzę twoja chroniła tarcza. Wstydzi się ciebie kraj, więc nie dziw się HWDP. Czy twoja matka już o tym wie, że bijesz dzisiaj inne kobiety? Wstydzi się ciebie kraj. Czy wiesz, z jakim się niesie dźwiękiem ten moment, kiedy łamiesz mi rękę? Drobna dziewczyna krzyczała z bólu. Wstydzi się ciebie kraj. Czy masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo, że prosi zdejmij plamiony mundur. Wstydzi się ciebie kraj. Ty znów kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię. Wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, kochanie, tak się. Uwierzcie w naszą wygraną walkę. Uwierzcie to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj. Piękniejszy będzie kraj. Thank you.
drodze. Dlaczego pan mnie trąci? Co ja panu zrobiłem? To ja stoję już na bocie. Ale ja stoję na bocie. Ale ja stałem na bocie. Zejdźcie panowie, nie prowokujcie policji. Zejdźcie stąd. Zejdźcie ulicy, zejdźcie. Nie prowokują. Nie prowokują. Nie prowokują. Drogi słuchaczki, drogi słuchacze, witam was w Wysoka Radiowizja na kanale Suwereni PRK. Prowadzący. Witam H2FE, witam ZFN, witam 2FE, Wiedźminie Złotą, witam Wiedźmina, witam Piotra Wielkiego, witam mnie, tak? Dzięki Mieciu, że zwróciłeś uwagę. Nie zwróciłem uwagi, że mikrofon mi się rozłączył. No cóż, czasami mi się zdarza. No tak. Witam H2RP, witam JozefN, witam 2RP, witam Genię Złotą, witam Wiedźmina, Piotra Wielkiego, Mietka. Super, że tutaj z nami jesteście. Witam Helenę Strzelecką, Basię Jankowską. A teraz jak jest? Czy już jest lepiej? Super, dzięki bardzo. No cóż, czasami ja zapomnę o czymś, a tym razem zapomniałem podłączyć mikrofonu. Kochani, materiały, które dzisiaj mam
dla was tutaj do zaprezentowania. Są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Super, dzięki. Witam Arylę Kufel, witam Helenę Strzelecką. Kochani, tak jak powiedziałem, materiały, które mam tutaj dla was do zaprezentowania, są bardzo ciekawe. Oczywiście wszystkie te materiały są dostępne w linkach pod naszym live'em. Można sobie zajrzeć do twórców oryginalnych i w tym momencie zasubskrybować tamte kanały. Kto wie, a może nawet i zacząć z nich troszeczkę więcej czerpać. Super. Kochani, nie przedłużając, ponieważ tych materiałów jest troszeczkę i są one długie, więc zapraszam już do pierwszego materiału. I jeszcze witam Stanisławus. Witam Państwa w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Pod Słowiańskim Słońcem. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Porosa. Witam cię, Jacku. Witam, witam, Jacek Porosa. Dodam jeszcze Niezależne Media Podlasia. Od ponad 10 lat prowadzę ten portal na Podlasiu. Tematem naszej rozmowy... I tutaj powiem tak. Jacek Porosa od lat walczy z zakłamaniem, a przy okazji też walczę z Omzrikiem, gdzie tutaj ten temat w tej audycji będzie poruszony. Dlaczego? Jest to bardzo ciekawy temat. Myślę, że wiecie, co to jest ten cudaczny Omzrik, a przy okazji dowiecie się, jakie są plany i inne jeszcze ciekawostki. Zapraszam do dalszego wysłuchania tego materiału. Mowy będzie wolność słowa w polskojęzycznych mediach, albo właściwie brak wolności słowa. Jesteś dziennikarzem. Powiedz coś na ten temat. Powiedz również coś na temat własnej historii, która, że tak powiem, jest mocno związana z tym brakiem wolności słowa. Jestem dziennikarzem tak zwanym społecznym w Polsce. Wypełniłem, przynajmniej tak mi się wydawało, że wypełniam lukę, której brakowało w państwie polskim, a między innymi właśnie to propagowanie wartości naszych narodowych, naszych imprez patriotycznych. Tego w ogóle nie było w telewizji, więc ponad 10 lat temu postanowiłem, że ja będę to rejestrował, będę się tym zajmował. No i jak postanowiłem, tak i uczyniłem. No nie spodziewałem się, że bardziej za granicą spotkam się z aprobatą niż na terenie kraju, na terenie Polski, bo miałem od ludzi z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, pochwały, prośby o więcej, żebym jak najwięcej tego rejestrował, pokazywał to właśnie Polonii na świecie. No co mnie za to spotkało? Spotkało mnie za to kara, no, tak można powiedzieć, ukarano mnie, czego nie rozumiałem od początku, bo spotkałem się z taką grupą w Polsce takich ludzi, którzy założyli organizację, która czerpie do tej pory ogromne profity, nie wiadomo skąd, prawdopodobnie jakaś tam grupa międzynarodowa to zasila. Ta grupa, na początku myślałem, że to jest dwóch łobuzów, których tam sfilmowałem podczas procesów sądowych, jednego z nich. Myślałem, że to są zwykli tacy bandyci po prostu, którzy się mszczą za to, że udostępniłem prawdę na ich temat, no bo to do tej pory wiszą te filmy w sieci, do tej pory jestem za to nękany. Ale tu po latach właśnie już widzę, że nie chodziło o to. Chodziło właśnie o to, że naruszyłem pewne wyznaczone tak jakby bariery w tym kraju, a tymi barierami jest to, że nie możemy mówić swobodnie o tym, co myślimy, o tym, jak postrzegamy świat, jak chcielibyśmy budować Polskę. Nam się zakłada taki knebel w postaci właśnie mowy nienawiści. Jest to
właśnie coś, co zabiera nam wolność słowa, bo tu mową nienawiści podciągnięto takie błahe sprawy, błahe rzeczy, gdzie człowiekowi naubliża. Być może czasami jest to w sprawach takich błahych i na podłożu nerwowym, tak? Wcale niekoniecznie jakimś tam etnicznym, ale powie coś nie tak i za jakieś tam jedno błahe słowo może się spotkać z prokuratorem, zostać przez sąd potraktowany jako antysemita i może i nawet skończyć w więzieniu, jak mieliśmy na przykładzie Piotra Rybaka. Jakie problemy ma Jacek Międlar, no to są naprawdę ewenementy na skalę światową, że w Polsce nie można myśleć po polsku, tak powiem. Co mnie dotknęło tak bezpośrednio, to to, że napisałem artykuł, do którego dałem przedmowę w postaci jednego zdania, w którym jedno słowo padło, jak podłym. Chodzi o słowo podły i właśnie zostałem zadenuncjowany przez tę organizację. Bardzo szybko sprawa się potoczyła. W pierwszej instancji dostałem dziwny wyrok, bo zdziwiłem się naprawdę, nogi mi się ugięły, że pozbawiono mnie wolności, kiedy to był mój pierwszy wyrok w życiu. Pozbawiono mnie tej wolności na 4 miesiące. Jest to taka instytucja, taka kara, która mówi, że muszę wykonywać prace społeczne właśnie przez te 4 miesiące. No więc teraz widzicie, co to jest OMZRiK. Oczywiście powiem tak, pewnie i nam przyjdzie się z nimi zmierzyć, ale w tym momencie ja liczę na to, że wy jako słuchacze wesprzecie nas w tej walce. Witam Ignacy Gubieńka. Witam Basię Młynarczyk. I powiem to w ten sposób. Liczę na to, że podejmiecie razem z nami całą walkę, którą teraz to my podejmujemy. Nie ukrywam. Teraz tą walkę podejmuje chociażby pułkownik Roman Wacław Ratusz. Jest to jeden z dowódców Gwardii Bezpieczeństwa prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego. Drugi pan pułkownik też na pewno w jakiś sposób walczy. Co do pułkownika Romana Wacława Ratusza, mam z nim dość dobry kontakt. I mogę ręczyć, że walczy i to niesamowicie. Naprawdę niesamowicie. Co do pułkownika Jana Ratusza, takiego kontaktu nie mam, ale sądzę, że też walczy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj też chciałbym wam podać. Z pewnością znacie sprawę Tomasza Komendy. Właśnie dzisiaj gruchnęła wieść. Tomasz nie żyje. Witam Annę Krukowską. I kochani, przejdźmy dalej do wysłuchania tego materiału. To, co ciekawe, po latach zauważyłem, że
ta sprawa była o tyle dziwna, że prokurator nie dochodził zadośćuczynienia, naprawienia szkody bądź usunięcia tego wpisu, czy tego zdania, czy tego słowa, tylko chodziło o skryminalizowanie mnie i do tej pory właśnie przyklejono mi łatkę antysemity, gdzie właśnie ludzie nie... Kochani, powiem tak, tutaj Piotr Wielki ma filmiki, które pokazują, jak ptaki zjadają zatrute ziarno z Ukrainy. No i co się z nimi dzieje? Niestety zdychają. Oczywiście, Piotrze, powiem tak, możesz wkleić linki do tych filmików. Ja też takowe znalazłem, ale póki co na razie ich tutaj nie publikowałem. Proszę cię, wklej w komentarzu pod, bezpośrednio pod filmem. Na czacie niestety u nas linki nie działają. I zapraszam do dalszego wysłuchania tego materiału. Życzliwi dla mnie przezywają mnie, wyzywają mnie od przestępców i antysemitów. To już jest tak jakby na porządku dziennym w tym kraju. Znaczy w tym kraju, przepraszam, w stosunku do mnie, no. Ale to tak działa, jeżeli chodzi o innych też, bo na przykładzie zaszczutego Piotra Rybaka widzę, że to jest dokładnie to samo. W jego przypadku on w tej chwili już stracił naprawdę dużo zdrowia. To jest też człowiek wart wywiadu, z nim też by przydało się porozmawiać, bo też trzeba nagłośnić tą sytuację. No, wracając do mnie, kolejną dziwną sprawą, jaka mnie spotkała, to od komornika dowiedziałem się, że przegrałem sprawę w Warszawie. Przegrałem sprawę w Warszawie z człowiekiem, który ukrywa się w Norwegii, który uciekł z Polski. Był skazany na 4 lata w pierwszej instancji za oszustwa, kradzieże, wyłudzenia. I teraz, siedząc w Norwegii, za pomocą wymiaru sprawiedliwości polskiego, przed którym się ukrywa, nęka takich ludzi jak ja właśnie. To jest Rafał Gaweł, facet, który dostał właśnie w pierwszej instancji 4 lata, w drugiej 2 lata. Jest to dziwne i niesprawiedliwe, bo... Facet, który powinien siedzieć w więzieniu, stara się do tego więzienia wpychać ludzi, którzy myślą patriotycznie, nacjonalistycznie, propolsko. Jedynym przewinieniem naszym jest, jak to ja mówię, to, że mamy serce po prawej stronie i myślimy o całym narodzie, a nie tylko o sobie i o mamonie, o kasie. Bo w tej chwili to widać, że światem no rządzi pieniądz. Nie żadna idea, nie patriotyzm, ale pieniądz, tak? I ludzie się sprzedają bardzo łatwo. No tu jeżeli chodzi o to, co mnie dotknęło, to uderzenie w majątek w taki sposób brutalny przez komornika. Ja wiem, że to nawet było złamaniem tej etyki komorniczej, że zamrożono mi wszystkie konta, zablokowano mi płynność finansową, jeżeli chodzi o firmę. Straciłem płynność finansową do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Od tamtej pory mam cały czas ogromne kłopoty. I co ciekawe, że nikt w ogóle nie reaguje na skargi z mojej strony, na jakiekolwiek moje próby obrony w żaden sposób. Ja wyrobiłem się, jeżeli chodzi o prawo polskie wtedy z tym terminem, bo to chodzi o te terminy tam krótkie, 7-dniowe tylko. Ale wyrobiłem się z tym terminem. Sąd tak pisał papiery w moją stronę z powrotem, widząc, że się bronię sam, bo zablokowano mi możliwości finansowe, także nie stać mnie było na prawnika solidnego jakiegoś, więc broniłem się za pomocą właśnie znajomych prawników, radców prawnych, ale no nie była to pomoc taka, powiedzmy, profesjonalna. I sąd to widział, że pisma wpływają ode mnie, co komornik mi nawet tłumaczył, że w takim wypadku sąd ma prawo potraktować mnie łagodniej tak jakby i nawet wydłużyć mi ten termin bądź podpowiedzieć o możliwości wydłużenia tego terminu na apelację co do tamtej sprawy. Nie było tego, czyli tutaj też nawet widząc, że jestem skazywany w sprawach, można powiedzieć, że to są już polityczne sprawy,
bo to, co wrobiono mnie w ten antysemityzm, to jest sprawa polityczna, nic więcej. Tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę cywilną, to też bardzo dziwna sprawa, przegrywam, nie mam prawa do obrony, w ogóle odebrano mi możliwość jakiejkolwiek obrony. Wszystkie skargi pisane na to, co się dzieje wokoło mnie, odbijają się od ściany. To jest dosłownie ściana z tamtej strony. A co ciekawe, w międzyczasie preparuje się przeciwko mnie kolejne jakieś dowody, wrabia mnie się w kolejne sprawy karne. W tej chwili mam zarzuty z artykułu 256, 257 i co ciekawe, próbowano mi przypiąć artykuł 117, co mówi o nawoływaniu chyba do wojny napastniczej, czy coś, czy pochwalanie wojny napastniczej, za co grozi więzieniem. Bezapelacyjnie już tam nie ma dyskusji, jeżeli by mi to tak jakby udowodniono, to bym poszedł siedzieć. Co odnalazłem ciekawego w tych papierach? Ukrainka zatrudniona przez ośrodek ten do szkalowania Polaków. Zatrudniona Ukrainka składa zeznanie przeciwko mnie kłamliwe, że rzekomo widziała gdzieś tam w internecie wpis rzekomo mój i rzekomo tego i tego dnia była w Łomży. Z tego, co teraz już wiem, było to specjalnie tak robione, żeby ukierunkować to do wybranej pani prokurator, która w Łomży rezyduje i ma zagięty parol właśnie na nas, na Polaków, na patriotów. Po udostępnieniu, bo tej informacji, upubliczniłem tę informację, wezwałem panią tą Natalię L., nie będę tu mówił w tej chwili, ale ona dobrze wie, o kogo chodzi. I ośrodek też wie dobrze, o kogo chodzi, szczególnie pani prokurator. Udostępniłem tą informację publicznie. Pani Natalia L. uciekła z kraju. Ale co ciekawe, kiedy ja składam dokumentację do sądu, który już w tej chwili proceduje przeciwko mnie, że ta Ukrainka mała. Sąd kieruje mnie na badania psychiatryczne. Więc to jest sprawiedliwość, wolność słowa przede wszystkim. Tak? My nie możemy nic tutaj powiedzieć, bo jesteśmy traktowani jako wariaci. Sąd będzie z nas robił wariatów. No, to kiedy ja potrafię już się bronić i oni to widzą, że nawet potrafię wyszukiwać takie rzeczy, no właśnie, że ktoś kłamał do protokołu, że się pod tym protokołem podpisał, no to wtedy już sprawa nie idzie w tym kierunku, że faktycznie no, należałoby to w ogóle oddalić, tak? Normalny sąd by tą sprawę zamknął i tyle. A tutaj w tym wypadku nie, to się kieruje pana Jacka Porosę na badania psychiatryczne, bo kiedy byłem wezwany na policję, to powiedziałem, że z okupantem, sorry, że to publicznie mówię, ale to naprawdę ja tak uważam, że z okupantem nie będę współpracował i nie mam z wami o czym rozmawiać. No i ciągnięto mnie za język, co ja robię, czym się zajmuję i tak dalej. Powiedziałem, że nie będę do protokołu nic mówił, bo to będzie wykorzystane przeciwko mnie, o czym mnie nawet nie poinformowano, tak? Bo byłem w charakterze tak zwanego świadka, a to jest właśnie najpierw świadek, później od razu przechodzi to w oskarżonego. Więc powiedziałem, że zdaję sobie sprawę, co tu się obstawia i nie będę z wami współpracował. I na jedno pytanie odpowiedziałem, że jak zadałem pytanie, czym się zajmuję, że szukam szczęścia na tej planecie i to jest podstawa w tej chwili dla sądu, żeby mnie poddać badaniom psychiatrycznym. No, nie mają się po prostu do czego przyczepić, to do takiej rzeczy się przyczepili. Przepraszam, zapytam, co to za grupa ludzi, która cię oskarżyła? Użyłeś kilka razy z części nazwy ośrodek. Czy to jest ten słynny ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich? Tak, ja jestem w tej chwili prywatnie oskarżony z tego ośrodka przez Konrada Andrzeja Drukowskiego za słowa, że są szmalcownikami, że szczególnie on jest szmalcownikiem. Co podtrzymuję i pomimo, że wiem, że i tak sąd mnie skaże pewnie za to, podtrzymuję, bo ten człowiek czerpie dochody, Konrad Andrzej Dulkowski, czyli ten prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, on czerpie z tego dochody właśnie z czymże jest innym jak właśnie nie szmalcownictwem sprzedawanie ludzi za pieniądze. No to jest najpierw wyciąganie z tego jak największych profitów, jak największych korzyści, bo tam ktoś mi zarzucił, że to jest właśnie szmalcownictwo, że to jest najpierw wyciąganie korzyści. Ale tak czy siak, to ci ludzie kończyli, no niestety w obozach. No, tak jak nas tutaj Polaków, najpierw się niszczy finansowo, ile się tylko da,
a później się wtrąca do więzień, czego przykładem jest najlepszym wspomniany wcześniej pan Rybak. Ja w tej chwili można powiedzieć, że jestem właśnie na tej samej drodze, bo zniszczono mi firmę, rozbito mi małżeństwo, 32-letnie małżeństwo mi się rozpadło, bo napięcia, stresy powodują, że ludzie no jednak no, gdzieś to muszą wyładowywać. Ja nie mówię, że to myśmy tam jakieś mieli problemy ogromne, ale fakt był taki, że najpierw to był stres, później były problemy właśnie finansowe, czego nie rozumiałem, bo te środowiska mają taki wpływ, że potrafią ci ludzie. To nie jest tylko jedna osoba, ten Konrad, czy tam jedna osoba, druga osoba Rafał. To jest zespół ludzi, to są służby, bo nie wierzę, że ktoś potrafi, jak oni się chwalili, w tej chwili chyba ponad 400 pism wysyłać do jako zawiadomienia do prokuratur, do policji. To nad tym pracuje dobry zespół i nie jest tu jakaś tam zatrudniona pani Ukrainka, bo ona tam widać było, że ona nawet po polsku za bardzo nie umie. Więc tutaj Ukrainkę wykorzystano tylko i wyłącznie po to, żeby preparować jakieś tam doniesienia i dowody przeciwko ludziom, co też jest karygodne, że w ogóle prokuratorzy i sądy podejmują w ogóle jakiekolwiek procedowanie w takich sprawach, gdzie osobą pokrzywdzoną jest ktoś, kto w tej chwili się ukrywa. Ona nie chce zeznawać w żadnej sprawie. Ona, próbujemy w tej chwili z grupą ludzi dojść, w ilu ona sprawach uczestniczyła i ilu Polakom zaszkodziła, zanim wyjechała z kraju. Ja w tej chwili... Kochani, tutaj od razu trzeba dodać, że tak samo przez OMZRiK jest poszkodowany Rafał Pietkiewicz, którego tutaj witamy na naszym live'ie. Witam Cię, Rafale. To zgadzam się z tym jak najbardziej, Piotrze, że tak samo robili właśnie ci w ZSRR. Zamykali ludzi. A tam, gdzie zamykali, tak? Metody się nie zmieniły. Zmieniły się tylko twarze wykonawców. Posłuchajmy dalej do tego, co ma do powiedzenia Jacek. Tylko wiem, że no po prostu ona wycofała się z działalności. W jednym z listów do sądu napisała, że ona już nie pracuje dla ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych i już nie będzie jej stać na jeżdżenie po Polsce po sądach. No to wyobraźcie sobie, kochani widzowie, co to jest za organizacja, która opłaca. Tu na terenie Polski są, opłacają obcokrajowców, podkładają im dokumentację spreparowaną, w której, jak się dopatrzyliśmy ze znajomym tutaj Andrzejem Jędrzejewskim, print screeny nie zawierają na przykład daty, godziny. Patrząc na ekran Facebooka, jest to widoczne wyraźnie, kiedy to było powiedziane, napisane. To widać, że jest ingerencja w jakimś Photoshopie czy innym edytorze, ale tego sąd nie widzi. A tutaj jeszcze jak dochodzą właśnie takie rzeczy, czyli płatna protekcja, to też ktoś powinien mieć tu w Polsce postawione zarzuty, a nie powinno to być rozpatrywane właśnie przez prokuratorów w tym sensie przeciwko nam, Polakom. Poruszyłeś ciekawy temat dowodów. Czy jakie dowody dokładnie posiadała ta Ukrainka Natalia L? No bo na czymś sąd musiał oprzeć sprawę przeciwko tobie, co do tej wojny, pochwalania wojny napastniczej. Co muszę powiedzieć, że wiele osób było prześladowanych w Polsce dokładnie przez takie oskarżenie. Powiedz, jakie były dokładnie dowody? Ja pani prokurator w rozmowie telefonicznej powiedziałem, że takie dowody ja jej mogę zrobić przeciwko pani prokurator w ciągu dosłownie 15-20 minut w programie Corel.
nie jestem biegły z Photoshopa, ale w Corelu też takie rzeczy bezproblemowo się robi, bo są to po prostu print screeny, wydruki, kartka, w większości to, co ja mam w dokumentacji, to nawet nie jest kolorowe, tylko czarno-białe. Więc taki czarno-biały print screen to można sobie przyrobić, dowolnie treść zmienić, napisać nie wiadomo co. I to są właśnie dowody w sprawie. Kartki, które według mnie są nic nie warte, są właśnie dowodami w sprawie. Kolejną rzeczą jest to, że Konrad Andrzej Dulkowski potrafi tworzyć profile. On miał już, jego się właśnie nie postawi w stan oskarżenia, ale mamy doniesienia, że było prowadzone śledztwo pod względem właśnie tworzenia wpisów pod cudzymi danymi. Konrad Andrzej Dulkowski właśnie, no to jest postać, która mnie zadziwia, bo facet, który tyle złego robi, ja gdybym tyle złego zrobił, co on, po prostu nie dałbym rady z łóżka wstawać, ludziom w oczy patrzeć, a co dopiero egzystować normalnie. To jest ktoś w ogóle bez kręgosłupa moralnego, to jest ktoś, kto nie ma w ogóle żadnej empatii, nie ma żadnych uczuć, to dla mnie to jest psychopata. To jest normalny psychopata, który widzi, który lubi znęcać się nad innymi. To jak doszukujemy się znajomych jego byłych z Suwałk, stamtąd tam większość życia też spędził, to był Rafał Gaweł i Konrad Dulkowski, to był dziwny zespół. I potwierdziliby ludzie w większości właśnie te słowa, że to są psychopaci. Po prostu takich ludzi potrzebował zespół prokuratorski, który został utworzony w 2015 roku przez pana prokuratora Seremeta do właśnie zwalczania naszych środowisk nacjonalistycznych na terenie Polski. I takich ludzi potrzebowali, właśnie takich psychopatów, którzy właśnie będą za pieniądze robić to, co robią, czyli wyszukiwać, niszczyć, gnębić, donosić. To są właśnie ci dwaj panowie. No, za nimi stoi jakiś zespół, nie wiem ilu literowy i ile tych organizacji tam stoi za tym, ale na pewno sami tego nie robią, bo jest przyzwolenie. W normalnym kraju nie byłoby czegoś takiego, że naród rdzenny jest gnębiony przez władzę, przez władzę wykonawczą, jaką jest sąd. Nie byłoby czegoś takiego, to nie jest normalne, prawda? Tym bardziej nawet służby. Służby są od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo narodu, dla którego pracują. A tu w Polsce już widzimy, że te służby nie pracują dla nas, dla Polaków. Nie ma takiej opcji w ogóle, bo to powinno być dawno, dawno zażegnane. A ci ludzie, no na przykład Konrad Andrzej Dulkowski ma zarzuty, jest prowadzone przeciwko niemu śledztwo, nie pamiętam z którego artykułu, ale jest to zagrożone chyba 25 latami pozbawienia wolności za podrobienie podpisu pod czekiem, wprowadzenie go do obrotu, podrabianie podpisów pod sądowymi jakimiś tam dokumentami, kiedy organizacje te swoje zakładali, oni fałszowali dokumentację. I ci ludzie, znaczy, no, Rafał Piotr Jabeł uciekł z kraju, więc jemu tutaj trudno w tej chwili cokolwiek zrobić, tak, bo jest poza zasięgiem służb prokuratorów i policji, ale Konrad Andrzej Dulkowski cały czas jest w Polsce. I od 2016 roku jest śledztwo zawieszone. My dochodzimy tutaj, pisaliśmy już kilka razy do prokuratury okręgowej w Białymstoku, o co tu chodzi? Oni nie chcą nam odpowiedzieć. Takie mataczenie tam odpowiadanie, że jeden ze sprawców jest poza zasięgiem. No to my wiemy, ale to w takim wypadku, że co? Że jeżeli we dwójkę napadniemy na bank i jeden z nas z bandytów wyjedzie, to drugi będzie sobie chodził i się śmiał, bo co? Bo jednego ze sprawców nie ma? To nie jest żadne tłumaczenie, to jest jakieś pokrętne wytłumaczenie prokuratury białostockiej. A ten człowiek ma parasol, to wyraźnie pokazuje, że Konrad Andrzej Dulkowski w Polsce ma ogromny parasol. Mnie po części to nie dziwi, że tak jak wspomniałeś tutaj,
ludność rdzenna jest prześladowana i że przecież podobne historie mamy z całego świata, historyczne dowody, gdzie powiedzmy ci, którzy kolonizują jakiś kraj, narzucają jakieś tam swoje władze, często sami bezpośrednio nie sprawują tych rządów w danym skolonizowanym kraju, tylko tam wykorzystują jakąś część tubylców albo ludzi posługujących się tym samym językiem do sprawowania władzy i dalej do prześladowania tej rdzennej ludności. Czy to nie jest po prostu jakiś tylko dowód na to, że Polska nie jest suwerennym, niepodległym krajem, tylko krajem, który jest komuś podległy, który jest po prostu sterowany gdzieś tam z zewnątrz i faktycznie, gdzie ludzie wyrażają, Polacy wyrażają swoje opinie, które są patriotyczne, za to są prześladowani. No powiem tak, tutaj trudno się z tymi wszystkimi słowami nie zgodzić. Bo prawda jest taka, jaka jest. No cóż, Piotrze, podobno siedzibą pana Gawła w Norwegii, przepraszam, podobno jego siedzibą w Norwegii jest i tutaj jest niewidoczne dla mnie. No i co ciekawe, ponoć tam też założył taki ośrodeczek. Ciekawe, prawda? No niestety. Rafale, wiemy, że jesteś poszkodowany przez Omsrik. Myślę tutaj, że mógłbyś w jakiś sposób podjąć współpracę z Jackiem Porosą z niezależnych mediów Podlasia. No i w tym momencie, że coś będzie szansa wskórać więcej. Zgadza się, Piotrze, że niestety w większości prokuratorów, u nas niestety, są innego pochodzenia niż polskiego. Z sędziami też jest podobnie. I zgadza się, geniu, że w policji też są. Tylko jest jedna rzecz. Ich też nie można generalizować. Bo niektórzy są naprawdę bardzo w porządku. Ale niestety zdecydowana część, nie powiem większość, ale część, w porządku nie jest. Dokładnie. Oni weszli już wszędzie, aż 2 RP. I to już dawno, dawno, dawno temu weszli. Zobaczcie, jak nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak wielu jest ich tutaj, na naszej ziemi. Jak to teraz się dopiero zaczyna ujawniać. Jak to teraz dopiero zaczyna się pokazywać. Tak. Rzeczywiście mają pierwszeństwo na szkołę oficerską, a Polacy są przyjmowani niechętnie, tak. A co się dziwić, jak wykładowcami w znacznej mierze są ich pobratymcy. Przecież trzeba powiedzieć otwarcie. Formacja SBU już od dawna działa w Korpolandzie. Dzisiaj wam pokażę jeszcze filmy związane z rolnikami. I w tym momencie zobaczycie też pewne działania SBU. Kochani, zapraszam was do wysłuchania tego materiału dalej. Tak, dokładnie, są prześladowani. Tutaj właśnie bardzo, bardzo duży nacisk jest na to, żeby bronić mniejszości narodowych. Ale gdzie są te mniejszości narodowe poza stowarzyszeniami, jeżeli chodzi o instytucje rządowe? Bo jak dobrze pamiętam, to kiedyś mniejszości narodowe były nawet w parlamencie. W tej chwili nie ma. W tej chwili po prostu wszyscy są Polakami. No,
No niby są, tylko po czynach ich poznacie. I te czyny, ale niestety, ale Ukraińcy mają w tej chwili dużo lepiej w Polsce niż my, Polacy. O, to już jest dla prokuratorów mowa nienawiści właśnie, że ja uważam, że ludzie, którzy są pokrzywdzeni przez działania wojenne spowodowane najazdem Putina na Ukrainę, oni powinni być pod parasolem takim ochronnym, że nie można o nich nic złego mówić. No właśnie nie. Tu jest niebezpieczeństwo takie, że nam się zaostrza przepisy, a dokładnie chyba ten artykuł 256, że nie będziemy mogli w tej chwili krytykować LGBT, ale i polityków, co jest najciekawsze. To jest knebel taki dla nas właśnie niesamowity, właśnie wracając do tematu wolności słowa. Ten przepis przejdzie, bo w tej chwili Adam Bodnar i pan Śmiszek to są ludzie, którzy są zainstalowani właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby ta sprawiedliwość była tylko i wyłącznie dla mniejszości narodowych, ale nie dla Polaków. No, to oni pokazują tymi swoimi działaniami, że oni dbają więcej o mniejszości narodowe niż właśnie o ludność rdzenną. I tu jest właśnie straszne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o jakąkolwiek wolność, a szczególnie wolność słowa. Nam się po prostu założy knebel taki, zresztą on już jest założony, bo tacy ludzie jak ja, jak Jacek Międlar, jak wielu innych, którzy zostali przez ten system represjonowani pod postacią właśnie tej mowy nienawiści, inni ludzie, patrząc na to, co się dzieje z nami, boją się już w tej chwili zabierać słowa, zabierać głos i wyrażać jakiekolwiek sprzeciwy przeciwko temu, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Bo to o to chyba chodzi. Właśnie, żeby wprowadzić nam jak najwięcej obcych kultur, tak ładnie powiem, i zatkać nam usta, żebyśmy nie mogli protestować, żebyśmy się bali protestować, bo jak ktoś coś, nie daj Boże, powie, no to dzień dobry, prokuratura, później sąd, później więzienie, no do tego to dochodzi właśnie. To jest taka wolność słowa w Polsce i to się dzieje małymi kroczkami właśnie od 2013 roku, czyli zaraz będzie 10 lat, a może i wcześniej. Ja to śledzę przynajmniej, śledzę, do czego doszedłem, 2013. Później właśnie w 15 to przyciśnięto mocniej. Mnie skazano w 19 roku. I coraz ta machina jakby coraz odważniej idzie tak jakby po nas, po Polaków, tutaj rdzennych mieszkańców. Miałem okazję prześledzić sobie trochę twoją historię w internecie i poczytać niektóre komentarze. Były też dosyć takie poważne artykuły nawołujące również do takich skrajnych kar przeciwko tobie, aby pozbawić cię możliwości wykonywania zawodu dziennikarza. Znaczy to tutaj już jest dużo pokasowanych, bo jeżeli chodzi o profil, o portal ten cały Omzryka na Facebooku, to tam było nawoływanie do zamordowania mnie i nie było to kasowane przez wiele miesięcy. Tam dużo było wpisów, żeby mnie zniszczyć, spalić, zrównać z ziemią, zakopać i tak dalej. To, na co oni pozwalają na tym portalu, to się w głowie nie mieści. W drugą stronę nie masz prawa nic powiedzieć, knebel, bo prokurator. No tutaj to jest niebezpieczne bardzo. Jeżeli chodzi o ten portal cały i prowadzenie tego portalu, to do niedawna Konrad Andrzej Dulkowski się wypierał rękoma, nogami, że nie... On składał fałszywe zeznania w sądzie, że nie on prowadzi to. Przegrywał sprawy w sądach, co ciekawe, ale jednocześnie nie odpowiadał za składanie fałszywych zeznań. Co jest dziwne, bo jeżeli się idzie do sądu i sąd pyta, czy... prowadzi pan ten, on mówi nie, a za jakiś czas przegrywa sprawę i sąd przyznaje rację dla jego oponenta, że jednak faktycznie nikt inny, tylko Omzryk prowadzi ten profil, ten portal cały ten na Facebooku, no bo oni z tego czerpią korzyści. Zasada jest zawsze ta sama, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to idź za pieniędzmi, tak? Pieniądze wskażą tego głównego beneficjenta i zarazem sprawcę, tak? Bo nikt nie będzie przecież za darmo z czystej jakiejś idei zakładał profilu na Facebooku i go prowadził, żeby kogoś obdarować dziesiątkami tysięcy złotych miesięcznie. Tak?
Jak przewidujesz dalsze swoje losy? Czy twoja sprawa ma szansę... Czy masz szansę na wygraną? Jeżeli chodzi o sprawę... Znaczy, bo tak, chcę ruszyć sprawę tą pierwszą, w której zrobiono ze mnie antysemitę, niesłusznie, bo jak wskazywałem w sądzie, ja mam bardzo dobre kontakty. W Białymstoku dużo jest ludności, narodowości, przepraszam, żydowskich. Chociaż ludzie się tym nie chwalą, ale my się znamy, tak? My nie mamy z tym żadnych problemów, co wskazuje Omzrik, że my tutaj mamy jakiś antysemityzm na Podlasiu, że wręcz mamy nawet nazizm, nie tylko faszyzm, ale nazizm, bo jak oni tutaj byli swego czasu, w tych latach, kiedy oni tu rządzili, to dziwnym trafem były malowane swastyki wiszących Żydów. Widzieliśmy na ulicach, jak oni się wynieśli do Warszawy, to i swastyki się wyniosły razem z nimi do Warszawy, czyli widać to, kto to sponsorował, te wszystkie napisy. No ale wracając do tego, my tu nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o nasze współżycie, tak jakby. My jesteśmy, szczególnie na Podlasiu, wielonarodowi, tak? Mamy Białorusinów, mamy Ukraińców, mamy Rosjan, mamy Żydów i nikt z tym nie ma problemów, poza tym, że ktoś kogoś właśnie wskazał palcem, tak jak mnie. Jak to mówią mądrzy, że antysemitą jest nie ten, kto nie lubi Żydów, tylko ten, kogo Żydzi nie lubią. Nie, ja tu jestem, jeżeli chodzi o Żydów, akurat lubiany, bo nie mam z tym problemów żadnych, tak? Jeżeli chodzi o z kolei Omzrik, tam Rafał Gaweł podał się za Żyda, żeby mnie sąd, tak jakby, żeby mnie prokurator postawił przed sądem. Kiedy ja prosiłem właśnie o to, żeby Rafał Gaweł udowodnił to, że jest Żydem, no to już nie, bo to już jest sprawa w tej chwili z urzędu prowadzona przez prokuratora, bo wystarczyło tylko złożyć zawiadomienie. No ale zaraz, to też było fałszywe, składanie fałszywych zeznań przeciwko mnie, bo jeżeli ja wtedy na sali sądowej, pamiętam, wnosiłem o to, żeby no, kogokolwiek z moich znajomych Żydów zaprosić jako świadka, to miałem odmowę sądu. Nie trzeba, nie wolno, bo po co? No bo jak to po co? No bo przyjdzie ktoś ze znajomych i powie, ale pan Jacek nigdy do Żydów tam otwartego nic nie miał, tak? No to nie chodziło o to. No i tu wracając do tego, staram się dążyć do tego, żeby ten cały pierwszy wyrok, tylko przy tym Rzeczniku Praw Obywatelskich, który był i nastał, wątpię w to, żeby to się udało, ale będę próbował, bo ten wyrok właśnie nie miał na celu tak jakby pokazania, że jestem antysemitą, tylko skryminalizowania mojej postaci no i przypięcia mi tej łatki antysemity, tak? Bo tak jak mówiłem, ten wyrok, w ogóle same zarzuty i wyrok są naciągane, bardzo mocno naciągane, jeżeli chodzi o wyrok, ale w ogóle o wnioskowanie prokuratora, no bo to on powinien wnosić o to, że powinienem w jakiś sposób zadośćuczynić. On to nie wnosił w ogóle. On, tak jak mówiłem wcześniej, że jemu nie zależało na tym, żeby nawet ten artykuł zniknął, prawda? Czyli nawet to słowo, to ten artykuł jest cały czas dostępny u mnie na niezależnych mediach Podlasia. Można sobie to przeczytać. I to słowo to też można przeczytać. Bo gdyby chodziło o te faktycznie słowo, no to miałbym nakaz sądowy, żebym to usunął. No nie było czegoś takiego. Więc będę tu próbował przede wszystkim ten pierwszy wyrok, jak to się mówi, chyba tam skasować. Drugi wyrok, który w Warszawie zapadł poza moją wiedzą, bo zastosowano tutaj trik, który jest bardzo niebezpieczny w polskim prawie, że podwójne doręczenie przesyłki listownej jest uznane za doręczoną. To jest chore, powiem wam, to jest chore. Dzisiaj byłem na poczcie z przesyłką do mojej byłej żony, bo tak jak mówiłem, rozwalili mi małżeństwo. No ale że tu był adres zameldowania jej jeszcze 5 lat temu, więc przesyłki jakieś tam przychodzą. No i byłem dzisiaj na poczcie i mówię do tej kobiety z poczty, że no nie mogę tego odebrać, ale też nie mogę pozwolić na to, żeby to wróciło bez adnotacji, że ona tu nie mieszka, że adres jest nieprawidłowy, bo być może spotka ją to, co mnie spotkało. A kobieta mówi, nie, proszę pana, ja nie mogę nic od pana takiego przyjąć, ja nie mam żadnego blankietu, dokumentu i tak dalej. Ja mówię, no to zaraz, to na waszym pośrednictwie my jesteśmy krzywdzeni, bo de facto, jeżeli to jest przesyłka sądowa, no to
Sąd będzie procedował tak, jakby to było doręczone. Kiedy ona mieszka już od tych kilku lat za granicą, no to ja nawet nie powiadomię jej na tyle szybko, żeby ona to odebrała. Więc to jest łamanie prawa według mnie. To jest normalnie tak ustawione prawo, żeby można było uderzyć w kogoś, kto jest właśnie niewygodny. W moim przypadku zadziałało to w ten sposób, że na adres, gdzie właśnie kiedyś byłem zameldowany, były tamte przesyłki rzekomo dostarczane. No nie podejmowane w terminie. Ja podnosiłem tą sprawę drugą swoją, gdzie jak już sam doszedłem, że artykuł 139/1 mówi o tym, że w sprawach cywilnych musi być powiadomiona druga strona. Nie ma czegoś takiego, że sąd zacznie w ogóle procedować, a sąd jednak potraktował to, że zaczął procedować. Czyli tutaj widać też stronniczość właśnie tych sądów, a szczególnie Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie dziwnym trafem kolejne sprawy moje trafiają właśnie do Sądu Okręgowego w Warszawie. A to, co no, będę próbował, no nie wiem, czy mi się to uda odkręcić całą tą sprawę, ale w każdym bądź razie no, bałagan ogromny w życiu, jaki mam, spróbuję jakoś tam posprzątać. Kolejna sprawa to jest Konrad Andrzej Dulkowski i właśnie za to, że ja go rzekomo pomawiam w internecie, nazywając go szmalcownikiem, to jest sprawa karna, chyba artykuł 212. Może ktoś, taki właśnie osoba prywatna, taki zarzut postawić i teraz on jest tak jakby w ramach prokuratora, on mnie oskarża na sali, on jest z tego dumny. No nie wiem, jak to się skończy. Sprawa jakaś tam ma być najpierw pierwsza pojednawcza, któregoś tam, ja nie pamiętam dokładnie, chyba to w lutym będzie. W każdym bądź razie, no te sprawy będę starał się jakoś zamykać. No muszę to posprzątać, bo to nie daje żyć. Mnie w tej chwili tak załatwiono, że musiałem zamknąć działalność. Musiałem próbować, ja się nauczyłem już wielu rzeczy z prawa. Zacząłem studiować kodeks karny, kodeks cywilny. Staram się pisma pisać swoje no, w taki sposób, jak umiem, ale coś to działa, coś widzę, że to działa. No na dzień dzisiejszy jestem, tak jak mówię, dużo dalej niż byłem rok temu. Rok temu w ogóle nie rozumiałem, na czym świat stoi. W tej chwili powiem szczerze, że w Polsce nie można nawet adwokatom ufać, bo nawet adwokaci, pomimo że wezmą od ciebie pieniądze, to nie będą bronić. Nie będą bronić. Tutaj tak jeszcze wtrącę odnośnie tego, bo to jest może nie tyle związane z mową, przepraszam, z wolnością słowa, co z prawem polskim, gdzie mój znajomy mi opowiadał, gdzie poprosił swojego adwokata za pieniądze, żeby mu złożył przysięgę, że będzie działał na jego korzyść, nie na szkodę. Odmówił. Odmówił i zrezygnował z prowadzenia sprawy. Także to jest właśnie Polska. My nie wiemy, kto i dlaczego jest przeciwko nam, bo no mój adwokat, Myślibór Biały, ładnie się nazywa, takie polskie, ale nie bronił mnie skutecznie. W tej chwili te aspekty nie były, pewne aspekty nie były w ogóle poruszone. Wtedy ja się nie znałem w ogóle na prawie, nie umiałem w ogóle reagować, tak? Byłem taką laleczką do przerzucania. To co adwokat powie, okej, co sąd powie, okej, no uszy skulone i prawo. Nie, ja w tej chwili widzę, że te prawo jest łamane właśnie bardzo mocno. W Polsce mamy łamane prawo na każdym kroku. Pewne nacje, pewne organizacje, pewni ludzie właśnie mają ogromny parasol, jeżeli chodzi o tych, co ja mam styczność, tak? Ale między innymi to też jest Igor Isajew, ten Ukrainiec w Polsce, on też na Polskę, na Polaków, on pluje, on lży nas, on nas obraża, on nie ma żadnych z tego tytułu konsekwencji. Kiedy my z kolei coś chcemy przeciwko Ukraińcom powiedzieć, to mamy od razu knebel artykuł 256-257. To jest Polska właśnie. Jaką przewidujesz przyszłość dla wolności słowa w Polsce? Pod tymi rządami, po zmianie szczególnie na prokuratora generalnego, a teraz ministra sprawiedliwości, właśnie Adama Bodnara, który nie ukrywa tego, że on ma korzenie ukraińskie, no to jaka może być wolność, jeżeli chodzi o nas, rdzennych Polaków, kiedy my jako Polacy znamy historię, znaczy przepraszam, może nie wszyscy, ale ludzie z mojego pokolenia i starsi znają historię, wiemy, jak byliśmy potraktowani na Wołyniu, na Podolu, jak co tam się odbyło,
Jest to w tej chwili przecież nawet wymazywane z podręczników szkolnych. To jest w ogóle hańba, żeby do czegoś takiego jakiś minister rzekomo polski, minister przyłożył rękę do usuwania takich wpisów z książek historii polskiej. To jest szokujące, ale jaką przyszłość, jeżeli dalej będą ci ludzie rządzić, dalej ci ludzie będą właśnie budować prawo, no to już mamy w tej chwili właśnie to, że na temat polityków nie będziemy mogli słowa pisnąć, bo zaraz będą zarzuty właśnie z tych artykułów 256, 257 i pewnie innych. No, prawo będzie raczej zaostrzane. Będzie zaostrzane, tak myślę. Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Kochani, powiem tak. Rzeczywiście ufolutki są wszędzie. I to się dzieje tak jak się dzieje. My też mamy tutaj kolegę Rafała, który tak samo jest poszkodowany. I poszkodowany przez co? No właśnie przez OMZRiK. No właśnie. Oczywiście tego już się zasadniczo nie mówi. Tego już się zasadniczo nie pokazuje. Jak oni szkodzą? A szkodzą bardzo. Kochani, ponieważ nie wszystkie wasze komentarze widzę, więc nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na wszystko. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No niestety mój program czasem działa tak jak działa, więc no tak jak powiedziałem, nie zawsze widzę komentarze. Powiem tak. Za chwilę będę się starał skontaktować tutaj z naszym kolegą Rafałem. I niech on jeszcze odniesie się do tego właśnie materiału. A myślę, że materiał jest bardzo ciekawy. I dzwonimy. Halo, halo? Witam, Paweł. No witam Cię, Rafałku. Widziałem, że śledziłeś nasz materiał odnośnie OMZRiKa, gdzie kolega redaktor z niezależnych mediów Podlasia też jest mocno poszkodowany przez tą organizację. Co Ty powiesz na ten temat? Co ja powiem na ten temat? Pawle, to ci jestem również ofiarą Bulkowskiego tabła. Mm-hmm. I tak zwanego OMZRiKa. Pewnie słyszałeś, bo też mówiłem o temacie IT-66, gdzie Gaweł zgłosił prokuratury, że ja nie wyłudziłem od nich starych IT-66. Aha. Na kwotę 1,5 miliona złotych Durkowski i Kaweł. Mówię, było właśnie w akcjach prokuratury Zabłoka Śląskiego, gdzie prokurator Dariusz Skowron wraz z aspirant, która prowadziła śledztwo, czyli Rafałku, prosiłbym Cię, żebyś trzymał bliżej telefonu, bliżej ust. Dobrze, czekaj, Pawle, wezmę. To lepiej słuchać. Halo? No już jestem. Lepiej teraz, Pawle, mnie słuchać? Tak. To mam powtórzyć, czy jeszcze raz, czy jak? Tak. Pawle, to ja mówię, podobnie jestem też ofiarą OMZRiKa. I tematu właśnie taryf z IP66, łamanie praw człowieka, konwencji w Nowym Jorku, paktu politycznych. I właśnie
będzie Ondzik, czyli w osobach Gaweł i Dulkowski, zgłoszono właśnie na mnie zawiadomienie, że ja wyłudziłem od nich z tych taryf po 1,5 miliona złotych. Aha. Tylko ciekawe rzeczy we Lwówku się działy, gdzie prokurator Darion aspirant, które prowadziła śledztwo. Mam właśnie zrobione dokumentacje, bo ściągnąłem ostatnio, jest korespondencja pani z policji ze Lwówka Śląskiego z Rafałem Gawłem, gdzie on pisze, że on nie przebywa w Polsce. Różne ciekawe rzeczy. Jest właśnie opisana nasza sprawa z kolegą Zenkiem Gosią, co byliśmy, jest zgłoszenie do Łomży, do prokuratury, że my niby zastraszaliśmy, inne ciekawe rzeczy. Aha. Tylko podstawowe pytanie, zastanawiam się, Rafałku, czego... Rafałku, ja bardzo cię poproszę o to, żebyś tak pokrótce, że tak powiem, tylko powiedział, bo wiem, że tego jest dużo, ale po pierwsze, ale posłuchaj mnie. Po pierwsze dlatego, żeby nie ujawniać za dużo informacji. Po drugie dlatego, że już zaczynają kombinować, już zaczynają zrywać transmisję, bo akurat widzę, że zaczyna wywalać. Aha. Rozumiem. Nie, po prostu w skrócie jest, Pawle, czego nas jako Polaków takie osoby mogą zgłaszać do prokuratury, prokuratura nagle w Łomży wszczyna postępowania, a podstawowe pytanie, czego tematu Rafała Gawła nikt nie ruszy, gdzie wyrok ma 32 strony, jeden z wyroków, oszukał kilkadziesiąt osób. Tak. I mówię, i on szkaluje kogoś, włącznie z tym, że pisał, że on nie jest w Polsce, a kpiące na jego profilu są zdjęcia z wakacji z dzieckiem. Po prostu Polakom śmieje się w twarz jednym słowem. Jasne. Wyobraź sobie, że wywalili nas z transmisji na żywo. To jest po prostu... rzeczy. Tak, tak, ale ja to akurat mam ten program, który mi zapisuje, więc tutaj nie ma problemu. No cóż, no, szkoda mi słów na ten temat. No ale też, cóż. Ale zaczęła się powtórka we Lwówku od nowa, temat Kita 66. Czekam bardzo chętnie w sądzie porozmawiać i ruszyć temat właśnie pana Rafała Gawła i upublicznie tą transmisję z rozprawy. Jasne. Rafałku, będziemy kończyć, bo ja mam tutaj, że tak powiem, dość dużo jeszcze do zgrania. No zobaczymy, jak to tutaj będzie. No cóż, niestety, to co zrobili, to no, widać, że za dużo prawdy. Tak, gorzka prawda kłuje niestety w oczy. Dokładnie. Dobra, dzięki ci, Rafałku, w takim razie. Dzięki, Pawle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam. No i kochani, tak, podobno nas tutaj wywaliło. Chociaż ja cały czas mam połączenie z internetem, no ale zobaczymy, może się uda coś tutaj wznowić. Dobrze, kochani. Kochani, powiem tak, nie będę w tej chwili tutaj zatrzymywał tego. No cóż, zrobili tak jak zrobili. Nagramy ten program do końca, a później puścimy go jeszcze raz. Tym razem już jako film. A tymczasem, kochani, zapraszam was do wysłuchania
kolejnego bardzo ciekawego materiału. No niestety powiem tak, no nie uda się go omawiać z wami, ale ten materiał jest bardzo ciekawy. Dotyczy rolników. No szkoda, że tak właśnie postąpili. Cóż, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Mówię na to jakąś zgodę, bo zgromadzenie jest legalne. Mówię na to jakąś zgodę, bo zgromadzenie jest legalne, jak to jest. W tym momencie przy panu słowie zgromadzenie publiczne, to poseł. Wszystkich panów mianuję teraz moimi asystentami społecznymi. Ryszard Wilk, jak rozumiem, tak? Dobra, panowie, poczekajcie, dobra? W tym momencie zwołuję zgromadzenie publiczne. Poczekajcie, tryby nagłym. Spokojnie, żeby się tam nikomu coś na tym zarobisku nic nie stało, bo tam jakby nie było jedną pociągu, tak? Znaczy, pan, chcę uzyskać dokumenty od PKP, co wjeżdża. Jeżeli nie uzyskamy dokumentów, co wjeżdża, to zablokujemy torowisko. Gdzie jest ta siedziba tej spółki? Zaraz to ustalimy. Będzie się ustalać. Dobrze, panie proszę, niech pan poczeka. Na co? Dobra, proszę, my sobie panie obserwujemy, panie. Zadbamy oczywiście o wasze bezpieczeństwo, tak? Dziękuję z mojej strony. Proszę. Bardzo dziękuję. Chodzimy na tobie? Szanowni państwo, jesteśmy w tym momencie na terminalu kolejowym w Medyce, gdzie z tamtej strony wjeżdża cały towar z Ukrainy i w tamtą stronę wjeżdża do Polski. I teraz państwu pokażemy, jak ta pomoc humanitarna wygląda. Tamte wszystkie pociągi, tamte wszystkie wagony, byliśmy przed chwileczką u pana pułkownika i nie dał nam dokumentów na to w ogóle, co wjeżdża, gdzie wjeżdża, dlaczego wjeżdża, gdzie wyjedzie, czy zostanie u nas w Polsce. I zapraszam teraz, żeby państwo zobaczyli na bocznicy kolejowej, co to jest. Misiów, wejdzie tam na Misiówka, tak? Jest okay. Proszę bardzo, to jest bocznica kolejowa w Medyce. W Medyce, główny punkt przeładunkowy, który, jeżeli chodzi o transport kolejowy. I teraz proszę zobaczyć, co tam jest. Ten pociąg jest świeżutko plombowany. Widzi pan? Jeszcze puszka Red Bulla. Służby twierdzą, że nie wiedzą, co jest w środku. Widzi pan? Świeżutkie plomby. Czy to jest plomba? Kto plombował ten cały pociąg? I co jest w środku? Panowie, chodźcie, tam są w trakcie... Urząd celny nie udziela zobaczmy, informacji. Zobaczmy, co plombują. Szanowni państwo, bez jaj, cała bocznica kolejowa jest zasypana rzepakiem, kukurydzą, pszenicą, wagony są lipnie plombowane, są pianowane, żeby się to wszystko nie wysypywało. Cały pociąg jest teraz plombowany. Proszę bardzo. Podogi, ja bym zaczął zobaczyć podogi. Za każdym razem. No. O, to nagrywa. Proszę bardzo na pagole zobaczyć. Ukraińskie służby. Co to jest? My to wiemy. Przecież to są jakieś jaja. Jakim cudem, defenderem, co to są za służby? Kto przyjechał tym samochodem? Straż Ochrony Kolei? Czy jest za defenderem? Cała bocznica jest zajebana kukurydzą.
Panowie, tak się szanuje praca? To są przecież plomby z numerami, tak? Kto za to odpowiada? Kto za to odpowiada? Co tu są plomby wysypane? Kto plombuje te wagony? Kto? Tam są pan... Kto zaplombował cały ten pociąg? Chodź, tam są panowie. Chodź. Zaraz już podziemy pierwszy wata. Dzień dobry. Co pan robi? Plombuje pan wagony? Co jest w środku? Co jest w środku? Co jest w tych wagonach? Co jest, panowie, co jest w środku w tych wagonach? Panie pośle, zobacz pan co tu jest. Dlaczego, panowie, dlaczego pianujecie te wagony? Ja pracuję. Dlaczego, panowie, pianujecie te wagony? Co jest w środku? Ja pracuję i mnie to nie interesuje. Panowie, co jest w tym wagonie? Ja przywiązuję tandekę, nie wiem. Tandeki były położone. Co jest w środku? Czy rozumie pan polskim słowem, że jeżeli nie wiem, to nie wiem. Nie wiesz, co przykrywałeś? Na górę. Nie, jeden z naszych. Poczekaj dalej, tam jest... Jeden z naszych na górę od razu. Sprawdzać. Tam są paszynie założone, chodź tam dalej. Dlaczego? Przepraszam bardzo, Straż Ochrony Kolei. Dlaczego panowie pianują te wagony, a nie wiedzą, co jest w środku? To nie jest nasze gestyny. Co jest w środku w tych wagonach? My nie decydujemy tylko o takich rzeczy. Proszę pana. Proszę iść do zarządcy, zarząd to panu wyjaśni. Co jest w środku tego wagonu i dlaczego pracownicy kolei odmawiają odpowiedzi na pytanie, co jest w środku i dlaczego ten wagon pianują? Chodźcie dalej, zobaczymy, tam są... Proszę, ja mogę powiedzieć tak, pan był tam w urzędzie celnym, pan miał dostęp do tych papierów przewozowych. Żadnego dostępu nie było. Panowie, nie przecież było to jest panowie, przecież to jest żart. To są żarty już dzisiaj, nie panowie. To jest żart. To, co tutaj obserwujemy, to jest żart. Zaraz tam skoczymy na górę i zobaczymy, co jest w środku. Nie będziemy tego rozbezpieczać, ale zobaczymy, co tam jest w środku. Zobaczcie, panowie, tu są plancetki już, czy pasami przypięte. Panowie, nie wiecie, co ci ludzie robią? Przecież ten wagon, ten cały pociąg, proszę nagrać. Cały ten pociąg w tym momencie jest pianowany i zabezpieczany, bo tam jest lipny towar z Ukrainy. Bo to jest lipny towar z Ukrainy, który niszczy polskie rolnictwo. I pana ludzie nawet nie umieją mi odpowiedzieć, bo się powie panu tak, jeśli to jest prywatny przywoźnik, to my nie damy na ten temat nic. A, prywatny przewoźnik. Tak, bo jest prywatny przewoźnik. Kargo, pasy, piana. Dobra, który jest sprytny tam skoczy na górę, zobaczcie, co jest. Chodź dalej. Założymy się? Zadzwoń się po policję i po wojsko, bo nie powstrzymamy. Otworzymy ten jeden wagon. Ina. Bo my sobie żyły sobie wypluwamy w Warszawie, żeby to uratować, a tutaj w terenie proszę bardzo. No nie, żeby było jasne. Z tego składu, według mojej wiedzy, zostało to przeładowane na te wagony. Tak, dokładnie. Tu jest szerokotorówka, tu jest wąskotorówka. Kto odpowiada za dokumentację tego, co tutaj teraz stoi? Co było w tych wagonach, a co jest w tych wagonach? Kto na to odpowie? Pan? To kto? Byliśmy przy panowie. Ale panowie nadzorujecie pracę tego, że wasi ludzie nadzorują to, żeby teraz zabezpieczyć te wagony, które wyjeżdżają z ewidentnie wiemy czym. Gdzie to jedzie? Gdzie to jedzie? Proszę bardzo. Każdy jeden wagon dzisiaj został zapianowany. Każdy jeden. Żeby się nie wysypywało, żeby nie robić blamarzy. I to jest ta tajemnica, przez którą nas policja nie chciała tutaj wrócić? Że na dzisiaj 13 radiowozów, to to jest ta tajemnica? Nie, jeden trzeba rozpędzić, zobaczyć się z góry.
Który wagon jest teraz plombowany? Teraz, który jest wagon plombowany? Kto odpowiada za zakładanie plomb, które są na ziemi? Który wagon jest teraz plombowany? Otwieramy plandekę. Otwieramy plandekę niezaplombowanego wagonu. Jak można pozwolić na coś takiego, że plomby leżą na ziemi? To ja bym sobie mógł je wziąć. Każdy mógł je wziąć. Który wagon jest teraz plombowany? To jest pytanie. Który wagon jest teraz plombowany? Proszę pana, pan jest strażnikiem ochrony kolei. Który wagon w tym momencie jest plombowany? Otwieramy plandekę, żeby zobaczyć, co jest w środku. Który wagon jest teraz plombowany? Który wagon jest w tym momencie plombowany? Co to są za ludzie, którzy tam teraz pianką montażową zabezpieczają te wagony? Co to są za ludzie? Na pewno pracownicy kolei. Wracamy tam, gdzie jest ten wagon plombowany. Te wagony. Kto plombuje te wagony, panowie? Halo? Panowie są pracownikami kolei, tak? Nie, nie jestem pracownikiem kolei. Panowie, służba! Panowie twierdzą, że nie są pracownikami kolei. Kto do cholery jasnej plombuje te wagony? Jeśli to są pracownicy panowie! Tej firmy. Panowie, kim wy jesteście? Nie mam obowiązku udzielać panu pewni. Kim wy jesteście? Straż Ochrony Kolei nie wie, kto jest na jej terytorium? Kto plombuje te wagony? Dajcie policję tutaj, panowie. Policja, od razu policja. Straż Ochrony Kolei nie chce wpuścić posła, a ludzie z zewnątrz plombują wagony? Panowie, kto to jest? Ci ludzie, którzy plombują wagony, kto to jest? Prywatna firma. Nazwa firmy. Ja nie znam. Dajcie to radiowóz, panowie. Co to kurwa ma w ogóle znaczyć? Ja pierdolę, panowie! Żarty, panowie! Co to ma znaczyć? Wy nie wiecie, jako straż ochrony kolei, kto plombuje wagony? On tam jest, czy to na samym początku, tam jest. Bądźmy poważni. Szanowni państwo, w tym momencie widzimy cały pociąg, który wjeżdża do Polski i straż ochrony kolei nie wie, kto go plombuje. Nie wie, kto go plombuje. Plomby są porozrzucane gdzieś... Tak, leżą na ziemi. Na ziemi. Pianka świeża. Pianka świeża. Proszę zobaczyć. Każdy jeden wagon jest plombowany przez ludzi, o których straż ochrony kolei nie ma pojęcia. Każdy jeden wagon. Wyskocz na drugą stronę. Co to są za ludzie? Jeżeli działanie kończy się tam, czy gdzieś my czekali na panów ze Straży Ochrony Kolei. Proszę pana, nie róbcie nas balona, bo chodzimy od rana, odkajamy do nas. Dawaj jednego, chodzimy na górę, chodzimy ten, który jest jeszcze plombowany, otwieramy plandekę. Teraz proszę pana. Halo panowie, stop, policja przyjeżdża, proszę poczekać. Chodź tam, gdzie są te plomby. Stój! Dokumenty, wylegitymuj się! Dokumenty! Co to kurwa ma znaczyć? Dawaj dokumenty! Straż! Dokumenty! Straż! Co to ma znaczyć? Otwieram na własną odpowiedzialność. Żadnie.
Otworzyć wagon! Otworzyć górę! Proszę cię. Mamy na razie, poczekamy jeszcze raz. Żeby pan sobie niczego nie zrobił. Że ściągnę plombę? Plombę, którą zakładają ludzie, których w ogóle nie znaczą? Ja mówię do pana, żeby, chodzi pana zdrowie, żeby pan sobie nic nie zrobił. Nie uszkodził, rozumie pan? Chodzi o pana bezpieczeństwo. Zobaczymy, co pan macie. No więc, kochani, widzicie, jak to jest w tej chwili. Nas wyrzucają z live'a, blokują live'y, jak tylko mogą, łachmaniarze. Ale cóż, ja wrzucę ten film na zapasowy kanał. I z zapasowego kanału wrzucę to, to już będzie nagrane jako film. Natomiast co jeszcze, kochani? Jakbyście nie zauważyli, to tutaj był pokazany samochód. O ile dobrze kojarzę, zaraz zobaczymy, gdzie to tutaj było pokazane. Nie, to jest tutaj, to nie to. No niestety chyba nie znajdę tego, no bo to jest długi materiał. O, tutaj troszeczkę cofniemy to. Jest ten, jest już ten tutaj kawałek. Specjalnie go powiększę oczywiście. Tyle, ile mi się uda, to go oczywiście powiększę. O. I tutaj zobaczcie. O, to nagrywam, to nagrywam. Zobaczcie, że to cudo stoi na ukraińskich numerach. No. I teraz zobaczcie, kto tam dalej będzie siedział. Proszę bardzo. To na pagole zobaczyć. Ukraińskie służby. Co to jest? My to wiemy. No widzicie, kochani. I tak to jest. Natomiast mam jeszcze inne bardzo ciekawe materiały. Dlatego dokończę nagrywać ten program. I oczywiście postaram się, żeby jak najszybciej ten materiał wyemitować. No niestety będzie on bez komentarza, bo myślę, że nie ma co, ale będzie bardzo ciekawie. Teraz posłuchajcie tutaj kolejnego materiału, który mam dla was przygotowane. Ukraińcy, musicie to zrozumieć. Nie może być tak. My chcemy wam pomóc, a wy nas tak traktujecie. Okazało się, że tym, którym podaliśmy rękę, oddaliśmy serce, za moment stajemy się wielkimi wrogami. Za co? Bracia rolnicy, wykrzyczmy tu. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Bóg wam zapłać za to, że jesteście tu, bo dzisiaj tu rozgrywa się znowu nasza historia. Stoimy na zakręcie. Jesteśmy winni to naszym dziadom, pradziadom, którzy krwią i męczeństwem ten kraj ratowali. Dziś dziękując, bo są między nami, to jest radość. Górnicy z Bogdanki, bardzo kłaniamy się dla was.
Bóg wam zapłać i zdrowia dużo, bo też jesteście jakby na końcówce, bo wykończono tyle kopalni w Polsce. Dziękujemy transportowcom, którzy znowu do nas przybyli i są tu z nami, którzy tak jak my w transformacji od zera zaczynali i ta transformacja nas zjadała. Wszyscy wiecie, rolnicy, że to myśmy budowali ten kraj w tej transformacji, nasza ciężko praca i wyzyskiem, który ciągle towarzyszy. Ja nie wiem ile łez. Kiedy stałem, mając 27 lat, robiłem potężny z leperem protest na Lubelszczyźnie tutaj. 2 tygodnie wtedyśmy stali. Boże, nigdy nie myślałem, że dojdziemy do takiej ściany jak teraz. Nigdy. Wtedy zjednoczyliśmy się, mówiliśmy jednym wspaniałym głosem. Dzisiaj jest ciężko do tego kompromisu dojść, ale błagam was, kochani, z całego serca. Jesteśmy to winni naszym kobietom, naszym dzieciom, naszym wnukom. Błagam was, wytrwajmy w tym, ale w jedności. Krzyczmy do siebie, ale prawdą. Dajmy tę miłość. Pamiętajcie, Maria Konopnicka pisała piękną rzecz, że ludzie to anioły z jednym skrzydłem, ale żeby się wznieść, muszą trzymać się razem. Dziś zostaliśmy sami sobie, pamiętajcie. Okazało się, że tym, którym podaliśmy rękę, oddaliśmy serce, za moment stajemy się wielkimi wrogami. Za co? Nie może tak być. Bronimy swojej ziemi, miłości, tego narodu, którego kochamy i nikt nam tego nie wyrwie. Nikt za nas nie walczy. Jeżeli przyjdzie tu kacap, my z nim zrobimy porządek. Nie musi nikt za nas walczyć. Pamiętajmy jedno, jeszcze jedną ważną rzecz. Jesteśmy, jest tu dużo strażaków, ale ludzi, którzy się orientują. Pierwsza pomoc to człowiek musi się rozejrzeć najpierw wokół siebie, żeby nie zrobić krzywdy i pomóc prawdziwie. Ukraińcy, musicie to zrozumieć. Nie może być tak, że my chcemy wam pomóc, a wy nas tak traktujecie. Unia Europejska, głębie kapuściany, obudź się, że żywność to wszystko. Możecie sobie gadać głupoty, jeść tę trawę, chodzić, biegać, w kalesonach, czym tam chcecie. Ale odpieprzcie się od normalnego życia, jakie dał Bóg. Prawach Bożych nikt nie zmieni, bo są one proste i dawały naszemu narodowi zawsze wiarę. Dziękuję tutaj siwym głową. Jak ja się cieszę, dziadkowie kochani, wielki ukłon, że jeszcze przychodzicie tu z nami, że jesteście, że wspieracie nas swoją mądrością, bo wyście przeszli bardzo dużo w tym narodzie. Ale obiecujemy wam, no może najmłodsi, może my troszkę starsi, że zrobimy wszystko teraz, bo myślę, że to potwierdzicie. Zrobimy wszystko, żeby ten naród istniał, a my żebyśmy byli godnie traktowani w naszym domu. Wszystkiego dobrego, zostałem pełnomocnikiem i zrobię wszystko. Teraz złączę wioski, Solidarność, OPCZ, izby rolnicze, błagam was, przestańmy udawać wielkie gwiazdy. Weźmy się za robotę i dajmy tym ludziom, którzy nie powinni nigdy tu stać, bo wasze miejsce jest przy zwierzętach, przy polu, przy pracy, a nie pilnować. To nie my mamy tiry rozkręcać, od tego są służby, od tego jest policja, celnicy i tak dalej. Trzeba się wziąć do roboty i dziś już nie ma czasu na letkie rozmowy. Muszą być twarde. Trzeba zrobić reset, zamknąć granice, zrobić porządek ze służbami, wyciągnąć wnioski ze wszystkich błędów, słuchać przede wszystkim tych, którzy się znają, a znają się rolnicy na tym. I mówimy wam, jak ma być i tak trzeba będzie robić. Z całego serca proszę wszystkich związkowców, wszystkich ludzi, którzy z sercem myślą o tej ojczyźnie, żebyśmy się za to wzięli i wspólnie z panem wojewodą, z ludźmi, którzy są za to odpowiedzialni, dokonali tego. A wam szczere Bóg zapłać, trzymamy się i nie odpuścimy! Tu jest Polska! 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 Chciałbym zaprosić tutaj przedstawicieli górników,
Górnicy! Góra! Zapraszam, zapraszam. I tutaj też transportowców, jak można, przedstawicieli. Tutaj chciałbym tutaj pana jeszcze. Brawo, Górnicy! Zapraszamy. Brawo! Proszę, do niego. Szczęść Boże wszystkim, przywitam się po górniczemu. Solidarność Lubelski Węgiel Bogdanka, Mariusz Romańczuk, witam wszystkich. Dlaczego tutaj jesteśmy? Chcemy pokazać, że jesteśmy z wami i też powiedzieć wszystkim przy okazji, że prąd to się z gniazdka nie bierze, chleb ze sklepu, nie będę reklamował żadnej sieci handlowej. Bezpieczeństwo energetyczne kraju na równi jak bezpieczeństwo żywnościowe. My, jako Polacy, mamy jeszcze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy produkcję, która pozwala eksportować jeszcze. Mamy bezpieczeństwo energetyczne. Mamy własne elektrownie, własne kopalnie. Kopalnie węgla kamiennego, węgla brunatnego. Mamy jeszcze. Ale już są zakusy. Fit for 55. Słyszymy teraz o perspektywie 40 roku i wygaszeniu w ogóle energetyki węglowej w Polsce. No to wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie dajcie się uśpić. My trochę daliśmy się uśpić. Wy nie możecie tego zrobić, bo po prostu jako kraj przestaniemy istnieć. Dziękuję. Cześć, nazywam się Marcin. Jestem przedsiębiorcą, ale jestem z rolnikami od początku, bo wiem, że tylko wszyscy możemy coś zmienić, czyli wygonić tych sprzedajnych zdrajców, polityków i zmienić rządy w tym kraju na normalne. Brawo! Dlatego gorąca prośba, bo tu przede mną mówili o leśnikach, górnikach. Wszyscy, cała Polska musi wyjść na ulicę, teraz albo nigdy, uwierzcie mi. Jest z nami tutaj pan Sławek z Chrubieszowa, który zaraz powie o tym, jak zostali zastrażeni na granicy w Chrubieszowie i rozwiązali im tam protest po prostu. Zapraszam pana Sławka Szlachtę, organizatora protestu w Chrubieszowie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich okolic Chrubieszowa, okolic Chełma, Zamościa, kto tu jeszcze może być. Witam was wszystkich. Szanowni państwo, no serce rośnie, jak się widzi taki tłum, jak ja bym chciał mieć taki tłum w Chrubieszowie u siebie na proteście. Byśmy chyba ten LHS rozmontowali po kawałku. Nie dalibyśmy się zastraszyć, no były takie próby zastraszenia, no i muszę przyznać, że to był jeden z ważniejszych powodów, dla którego musieliśmy rozwiązać ten protest w Chrubieszowie. I nieprawdą jest, że ktoś nam ten protest zerwał, że ktoś nam tam sprowokował jakieś... To była naprawdę jedna składowa kilku czynników, które się złożyły na to, że rozwiązaliśmy ten protest. Pierwszym było zastraszanie, miało to miejsce jakimiś odszkodowaniami za poniesione straty przez firmę transportową i przez firmę, która tam robi przeładunek. Drugą składową było to, że pracownicy zatrudnieni na firmie Pryzmat też ponosili straty, przez tydzień czasu nie dostawali pieniędzy. I trzecią składową było zmęczenie. Nie ukrywajmy, szanowni państwo, staliśmy 8 dni dzień i noc i to zrobiło swoje też. Ja serdecznie dziękuję swoim kolegom za wsparcie i za wytrwałość, bo to oni mobilizowali nas do tego, żebyśmy stali jeszcze dłużej, bo protest był zaplanowany na 2-3 dni, żeby tylko pokazać, że widzimy, co tam się dzieje na tym Pryzmacie, że tego nie tolerujemy. Ale natomiast chłopaki byli tak zdeterminowani i panie ode mnie, że staliśmy tam 8 dni. No i mówię, na skutek tych składowych daliśmy spokój w końcu, bo trzeba wiedzieć, kiedy z barykady zejść z honorem i zeszliśmy, myślę, z honorem. A sukces mamy taki, jakby ktoś powiedział, że uciekliśmy tam czy coś. Proszę państwa, to jest nieprawda. Dostaliśmy zgodę na wejście na Pryzmat w każdej chwili od pana, który tam jest właścicielem tej firmy. Była kontrola na miejscu, wpuścił naszych przedstawicieli na firmę, pokazał, co przywozi, co przeładowuje.
No i z tego, co tam byli nasi przedstawiciele, zobaczyli, że tak, śruty, trzy śruty idzie na pewno. Idzie słonecznik, idzie śruta kukurydziana, przepraszam, śruta słonecznikowa i śruta sojowa. Natomiast nie znaleźliśmy tam pszenicy ani kukurydzy. Co nie usprawiedliwia oczywiście tej firmy od tego, że nie zapycha rynku całkowicie, który jest już i tak zatkany, no bo komponenty do produkcji pasz, wiadomo, idą cały czas gotowe i nasze produkty leżą w stodołach, w magazynach, a tam ze wschodniej granicy wpłynie to wszystko na gotowo. Także wiecie Państwo, no jest sytuacja nieciekawa. Panie wojewodo, słuchałem tu z uwagą pańskiego wystąpienia. Nie ma mowy o jakiejkolwiek renegocjacji Zielonego Ładu. Zielony Ład ma być wypowiedziany i idzie do kosza. W całości idzie do kosza. My nie chcemy słuchać o jakiejkolwiek renegocjacji, o jakimś tam stworzeniu nowego Zielonego Ładu. My chcemy godnie żyć, godnie produkować, godnie zarabiać. Nie ma naszego przyzwolenia na to, żeby jakiekolwiek składowe Zielonego Ładu zostały. To idzie do kosza w całości. I tyle. Nie ma nawet o czym dyskutować. Panie wojewodo, minęło już od waszego zaczęcia rządów waszych 2 miesiące. My mamy gadania dosyć. Do roboty. Powyganiec urzędników z sanepidu do roboty zza biurek. Powyganiec z weterynarii do roboty na wagony. Powyganiec to towarzystwo przekupione, które siedzi na odprawach celnych. Celnicy są przekupieni. Służby są przekupione. Puszczają wagony bez żadnej kontroli. Widzimy to bezpośrednio na naszych przejściach, gdzie jesteśmy w pobliżu. Kiedy staliśmy na granicy 8 dni, od godziny 2 w nocy do 6 rano przejechały 4 wahadła wypełnione zbożem. Firma Laude w kontenerach przewozi zboże ukryte. Myślę, że pan wie, kto jest właścicielem firmy Laude, nie będę tutaj głośno mówił. Firma Laude przewozi w kontenerach zboże. O właśnie, nie trzeba, żebym ja to mówił, chłopaki tutaj doskonale wiedzą. Myślę, pan wojewoda doskonale wie, kto jest właścicielem tej firmy i kto to robi. Trzeba to skontrolować natychmiast. Ojciec, ten najważniejszy ojciec w Polsce, ten, który rozpieprze polski rynek zbóż, to jest ten najważniejszy ojciec, który rządzi połową Polski. Tego nie może być. Macie okazję się wykazać. Spróbujcie. Pokażemy wam, kiedy te wagony jadą Laude. Bo ja widzę, kiedy przez Hrubieszów jadą wagony z tym towarem. Do roboty! To jest proste. Przypilnować pociąg od samego początku do końca, gdzie on pojedzie. To nie trzeba takiego wielkiego wysiłku. Macie służby. Jakiej cholery my mamy wychodzić na te wagony, otwierać je, kiedy wy macie do tego ludzi opłacanych z budżetu państwa. Do roboty! Do roboty, panie wojewodo, do roboty! Kochani, ja jak najbardziej zgadzam się w tym momencie z rolnikami. To jest niesamowite coś. I powiem tak, to co teraz tutaj puszczę, ten materiał będzie bardzo, bardzo ciekawy. Ale również pokrywa się poniekąd z tym, co się teraz dzieje. Kochani, posłuchajcie tego ostatniego materiału. Robert Heda, witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku i z coraz większym zaniepokojeniem analizuję sytuację Polski w środowisku międzynarodowym, a szczególnie pod kątem zagrożeń ze wschodu. Otóż stawiam tezę, że Polacy i Ukraińcy wezmą się za łby, mówiąc kolokwialnie, i pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy, dlatego że sytuacja przypomina takie warunki samozapłonu, niekontrolowanej reakcji, która źle się bardzo skończy i dla Polaków i Ukraińców. Otóż głównym winowajcą jest tu
po polskiej stronie PiS jest, był i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie. Natomiast po stronie ukraińskiej będzie to akcja najprawdopodobniej sterowana. Załóżmy hipotetyczny scenariusz. Na skutek braku rozwiązań systemowych, instytucjonalnych w skali ogólnounijnej, polscy rolnicy dalej będą protestować i będą protestować przeciwko napływowi ukraińskich towarów rolno-spożywczych coraz intensywniej. Jest to bowiem wojna asymetryczna. Chodzi o to, że Ukraina, zaprzepaszczając dorobek sowiecki, niemały, bo była jedną z najbardziej rozwiniętych republik przemysłowo, kadrowo, technologicznie, była centrum rakietowym Sojuza, była centrum zbrojeniowym, miała wszelkie przesłanki, żeby stać się europejską potęgą w chwili uzyskania niepodległości. Otóż w 2024 roku po potędze zostały wspomnienia, 10 milionów ludzi na emigracji zarobkowej, naród z ujemnym przyrostem naturalnym, naród w stanie wojny, której w ogóle nie byłoby, gdyby ukraińskie elity nie doprowadziły swojego własnego kraju i społeczeństwa do upadku. Przechodząc do tej działki rolno-spożywczej, ponieważ w Ukrainie nastąpiła generalnie deindustrializacja i to na długo przed wybuchem wojny, jedynym opłacalnym i zyskownym sektorem gospodarki stało się rolnictwo. Ekstensywne, oligarchowie zgromadzili w swoich rękach ogromne areały ziemi, założyli agroholdingi. Ten, kto ma 50 tysięcy hektarów, to jest drobny geszefciarz. Najwięksi mają po 200, 300, a nawet 400 tysięcy hektarów czarnoziemów, no, darmową, a wręcz niewolniczą siłę roboczą w postaci własnych rodaków oraz wszelkie mechanizmy korupcyjne, ale także przemysłowe metody upraw poza jakąkolwiek kontrolą jakościową, sanitarną, fitosanitarną, i następuje wojna. Unia Europejska otwiera granice i cóż może zrobić polski farmer dysponujący areałem między 20 a 50 hektarami, zobowiązany do spełniania norm technologicznych, właśnie tychże jakościowych, sanitarnych. Nic. Nic nie może. Może tylko protestować, to protestować bardzo ostro. Scenariusz. Polscy rolnicy na skutek indolencji Unii Europejskiej czy też bierności zaostrzają protest, sypie się ziarno z malin ukraińskich miazga, a o emocje nie trudno. Dlatego też należy się spodziewać, że padną ofiary. Padną ofiary może nie śmiertelne. Z pewnością dojdzie w emocjach do pobić, może dojść, ja nie zakładam, że dojdzie, ale ludzie są tylko ludźmi, a bezmiar krzywdy polskich rolników jest ogromny. Jeśli coś złego, fizycznie, stanie się Ukraińcom ważącym czy wwożącym ten towar, to Ukraina odpowie i to odpowie odgórnie. O tym dlaczego i z premedytacją porozmawiamy za chwilę, natomiast odpowie w dwójnasób. Po pierwsze, będzie to akcja sterowana przez państwo, zapłoną polskie ciężarówki, czy też mogą zapłonąć. Polacy spotkają się z wrogością, będą pobicia, a to rykoszetem odbije piłeczkę w stronę Polski. I teraz sytuacja jest taka, że po pierwsze, prawica w postaci przegranego PiS-u chce na krzywdzie rolników wjechać do samorządów i chce na krzywdzie rolników wjechać do Europarlamentu.
będzie podgrzewała w imię tego sytuację, eskalując co? Wrogość, a nawet nienawiść wobec Ukraińców. Potrzebny im jest tylko zapłon, czyli moment taki jak pobicie czy zniszczenie polskiego mienia na Ukrainie, które pozwolą krzyczeć PiS-owi brońmy się przed Ukraińcami, by odpłaćmy im pięknym za nadobne. Zamknijmy granice. To zbuduje z kolei atmosferę gigantycznych emocji wewnątrz Polski, a ja przypomnę tylko, że według danych za 2023 rok w Polsce przebywa 957 tysięcy, czyli milion Ukraińców, to są uchodźcy. Już przed wojną nieoficjalne szacunki legalnych zatrudnień i nielegalnych pobytów mówiło o tym, że jest milion Ukraińców w Polsce, to już nam daje 2 miliony, a mamy też tak zwany mały ruch przygraniczny, otwarty do głębokości 50 kilometrów terytoriów po obu stronach. I rocznie granicę polsko-ukraińską przekraczają miliony osób, szczególnie Ukraińców, bo mają tutaj interes, mają zakupy, mają towary dobrej jakości i no więc właśnie, taka populacja to nie w kij dmucha. Jeśli zaczną się napaści na Ukraińców, jeśli będzie eskalowała wrogość w mediach, jeśli będzie eskalowała szczególnie wrogość na ulicach, to ta sytuacja może się wymknąć spod kontroli i z pewnością się wymknie. Natomiast siłą sprawczą był PiS, ponieważ dopuścił do takiej sytuacji, pytanie czy celowo, dopuścił do kryzysu zbożowego, dopuścił do kryzysu owocowego w innych sektorach rolno-spożywczych, zostawiając brzydko pachnący prezent nowym władzom. A teraz będą panowie tłuste koty PiS-u, które straciły posady, będą krzyczeć głośno, że polskim rolnikom dzieje się krzywda, głosujcie na nas, my was obronimy, co oczywiście jest nonsensem, ponieważ PiS wykazał się absolutną ignorancją w sprawach rolniczych i nie tylko ignorancją, bo jeszcze na tym zarobiły tłuste koty związane z partią. Jakie inne przesłanki wrogości wobec Ukraińców? Otóż w ubiegłym roku policja odnotowała 4700 aktów przestępczych w wykonaniu cudzoziemców. Z tego grubo ponad 2000 to są czyny popełnione przez Ukraińców. Najczęściej jest to jazda po pijanemu, ale giną ludzie. Najczęściej jest to jazda po narkotykach, gdzie giną Polacy. Ale są także włamania, rozboje i problem narastający ukraińskiej mafii. Otóż media nie epatują ze zrozumiałych względów i bardzo dobrze tymi danymi. Natomiast jeśli państwo poczytacie fragmentaryczne informacje, na przykład Straży Granicznej, policji o przechwyceniu nielegalnych imigrantów, o przechwyceniu kurierów narkotykowych coraz częściej osobami nie tylko prowadzącymi taki interes, czyli grupy nielegalnych imigrantów, to są Ukraińcy, którzy także sterują tym z własnego kraju albo już z Polski. To są po prostu zorganizowane grupy przestępcze. Natomiast z polskiej strony na szczęście tych ataków na Ukraińców nie było. Według Związku Mniejszości Ukraińskiej czy Związku Ukraińców w Polsce w 2023 roku było 59 ataków i oby tak zostało. Ataków słownych, głównie aktów wrogości werbalnej, ale także przemocy fizycznej. I dobrze by było, żeby to pozostało na tym poziomie. I wreszcie trzecia kwestia. Trzecia kwestia to jest piąta kolumna.
I nie mówię tutaj tylko o piątej kolumnie Putina. Wśród tych rzesz milionowych uchodźców do Polski przedostały się rosyjskie śpiochy, przedostała się rosyjska agentura wpływu, rosyjska agentura, nie wpływu oczywiście, przepraszam. I ci agenci w Polsce przebywają, coraz częściej o nich słychać, o Ukraińcach, którzy wchodzili w skład tej siatki dywersyjnej, słynnej, kilkunastoosobowej. Oczywiście to była siatka dzieciaków, natomiast ona pokazuje, jak Ukraińcy, którzy mają duży problem tożsamościowy, tak naprawdę wielu nie wie, kim się czuje i wobec kogo chce być lojalny, to jest istotne zagrożenie. Ostatni szpieg rosyjski, Ukrainiec, który deklarował się, że za odpowiednie wynagrodzenie wykona akty dywersyjne, świadczy o ogromnej deprawacji. Musimy pamiętać o tym, że Ukraińcy byli zdeprawowani i są deprawowani przez własne elity. Są wykorzystywani, okradani i nie mają szacunku ani do prawa, ani do państwa, bo wiedzą, że to jest fikcja. Są zdeprawowani wojną, która trwa od 8 lat. Ja mówię o tych Ukraińcach, którzy ze wschodu do Polski przyjechali. Także o zdemobilizowanych żołnierzach, dobrze przeszkolonych, wiedzących, jak zabijać. I to niestety może stworzyć mieszankę piorunującą, oczywiście w odpowiednich warunkach. Scenariusz zarysowały. Jakikolwiek atak, jakakolwiek akcja, o czym mówią prawa fizyki, ale także psychologii społecznej, powoduje reakcję. Jeśli rozhuśtamy te emocje po obu stronach, po naszej stronie to zrobi prawica, przegrana prawica, zrobi to PiS i zrobi to bezwzględnie, ze względu na to, że tworzenie podziałów, kreowanie sztucznych zagrożeń, to jest metoda na władzę. To jest ulubiona metoda Jarosława Kaczyńskiego i bez wahania po nią sięgnie. Już to widać po pierwszych spotkaniach przedwyborczych, kiedy PiS zaczyna grać tematem ukraińskiego zboża i tematem Ukraińców. I teraz splot tych wszystkich czynników powoduje, że zmienia się optyka postrzegania Ukraińców w Polsce. W ciągu ubiegłego roku, jak mówią badania na zlecenie Personal Service, o 26% zwiększyło się złe postrzeganie Ukraińców. Dlaczego? Otóż jeśli rozbijemy to na poszczególne pytania, to na pierwszym miejscu listy były niewyobrażalne żądania. No, chodzi o żądania państwa ukraińskiego dotyczące zakresu pomocy. Pomocy polskiej, pomocy zachodniej. Chcemy samolotów, chcemy czołgów, chcemy rakiet, chcemy amunicji. Tego wszystkiego tak dać nie można, chociażby ze względu na ogromny zakres infiltracji Ukrainy przez rosyjskich szpiegów. Nikt nie zagwarantuje, że najnowsze technologie znajdą się w rękach rosyjskich. To jest poważna bariera, ale także jest bariera korupcyjna. Jeśli na czarnym rynku pojawia się broń natowska, jeśli na czarnym rynku pojawiają się właśnie natowskie pomocowe kwestie, to znaczy żywność, to znaczy wszelkiego rodzaju pomoc humanitarna. To jest źle, ale już bardzo źle świadczy o Ukraińcach, o sytuacji na Ukrainie, korupcja. Jeśli nasze podatki w postaci pomocy finansowej, podatki Europejczyków, podatki Amerykanów są rozkradane, a nie wykorzystywane w celu przetrwania,
skuteczniejszej obrony przed Rosją czy pokonania Rosji, to świadczy o skrajnym cynizmie i ukraińskich elit i o tym, że tak naprawdę mówiąc po prostu, mają gdzieś swoich obywateli i swój kraj. Interesuje ich tylko zysk, jego wytransferowanie z Ukrainy i ucieczka do jakiegoś ciepłego raju podatkowego. Dobrze. Pogarsza się postrzeganie Ukraińców. Następna na liście jest roszczeniowa postawa uchodźców. Nie mogę na ten temat od siebie dodać nic, dlatego że się z taką postawą nie spotkałem. Natomiast pewne sygnały dochodzą z zastrzeżeniem. Musimy o tym pamiętać, że część takiego spojrzenia na Ukraińców to jest sprawa rosyjskiej dezinformacji. To trzeba sobie powiedzieć jasno, chociaż no, ludzie są tylko ludźmi oczywiście i mogą się zachowywać w sposób może nie tyle niewdzięczny, co nieadekwatny do swojej sytuacji. Mówię o ukraińskich uchodźcach, bowiem trzecią kwestią jest zbyt długa i zbyt duża pomoc socjalna udzielana Ukraińcom. I przechodzimy do piątego miejsca na liście zastrzeżeń, to jest co dużo Ukraińców w Polsce. Nieznaczna grupa, około 14%, akcentuje narażenie nas na wojnę z Rosją, co jest bzdurą, ponieważ czy Ukraińcy tego chcą, czy nie chcą, biją się za nas, także bijąc się za siebie, walczą także w obronie Polski. Oczywiście to są te negatywy, 56% Polaków nadal postrzega Ukraińców pozytywnie i co więcej ma coraz lepsze doświadczenia we współpracy na różnych polach, czy w różnych dziedzinach życia, od biznesowej przez towarzyską po inne rodzaje kontaktu. Teraz przejdźmy do Ukrainy. Zarysowaliśmy sytuację zapalną w Polsce. Środowiska skrajnej prawicy, środowiska kibolskie, środowiska, które są zawsze skłonne do szukania zadym, jeśli tylko zostaną odpowiednio zmanipulowani przez PiS, który wskaże im wroga, ruszą bić tego wroga. Dojdzie do samosądów, dojdzie do pogromów. Natomiast ze strony ukraińskiej, otóż na trudną sytuację Ukrainy składają się podważenie autorytetu Zełenskiego, coraz wyraźniejsza niechęć do kontynuacji wojny ze strony społeczeństwa, które ponosi główne koszty i główne ofiary. Musimy pamiętać, że kiedy zakończy się ta faza wojny i Ukraińcy zdecydują się opowiedzieć o swoich stratach czy ujawnić straty osobowe, one będą, szacuję, że w stosunku 1-2 do rosyjskich. To jest śmierć, kalectwo, poważne urazy psychiczne, fizyczne u 200 tysięcy ludzi. Tylko że Rosja ma 140 milionów mieszkańców, natomiast Ukraińców w tej chwili w samej Ukrainie jest może 130 milionów, a może nawet mniej. Przepraszam, 30 milionów, a może nawet mniej, bo te dane są płynne. Oficjalnie Ukraina liczy 40 milionów mieszkańców, ale procesy migracyjne, ucieczkowe i straty wojenne sprawiają, że faktycznie w kraju żyje dużo mniej ludzi. Dramatyczna sytuacja na froncie. Armia w rozsypce, niedługo być może, dlatego że Ukraińcy nie chcą już więcej umierać dłużej za skorumpowane elity, które na wojnie zarabiają. Pozycja Zełenskiego jako narodowego lidera, przewodnika, dowódcy czy przywódcy obrony Ukrainy przed Rosją staje się coraz bardziej chwiejna. Zrozumiałe jest, że jeśli nastąpią
silniejsze niepokoje społeczne, jeśli nastąpią niepowodzenia na froncie, a jeśli armia nie zdoła się odbudować mobilizacją, nie zdoła się, bo skala ucieczki z poborowych z Ukrainy jest zastraszająca, to wtedy władze postarają się skierować emocje społeczne na wyznaczonego wroga, tak jak to zrobi PiS. Te dwie perfidne strategie się spotkają, a raczej zderzą. Dlaczego Ukraińcy tak zrobią? Dlatego, że społeczeństwo zagrożone z zewnątrz zintegruje się z powrotem wokół Zełenskiego, a wypuści parę w gwizdek nienawiści do nowego wroga. Skoro nie można pobić Rosjan, to może można pobić Polaków, a pretekst ku temu mogą dać pogromy w Polsce. To jest niezwykle trudna sytuacja, niezwykle zapalna sytuacja i sytuacja, której należy za wszelką cenę zapobiec. Temu jest dedykowany ten materiał, a nie wbrew pozorom podgrzewaniu jakichś negatywnych emocji i negatywnego stosunku do Ukraińców. Nie. Ten, kto zna podłoże, ten, kto zna głębsze przyczyny, powinien zrozumieć grozę położenia, ale także potencjalne skutki i nie dać się zmanipulować żadnej ze stron. Więc jest to także audycja dla mówiących po polsku Ukraińców. I ta trudna sytuacja Ukrainy wojenna może skutkować wyznaczeniem Polaków na wrog. Polski Polaków. Dlaczego? Otóż przeszkodą główną jest, kamieniem takim jest oczywiście historia. Niechęć do przyznania się do ludobójstwa, jakim była rzeź wołyńska. Ale są to takie wydumane żądania terytorialne wobec Polski ze strony Ukrainy, które są żywe. O nich się nie mówi dużo, ale cały czas chodzi o Chełmszczyznę, aż po Tomaszów Mazowiecki, Podlasie. Tak, to część nacjonalistów ukraińskich, czy też nacjonalizm ukraiński uznaje za ziemie ukraińskie zabrane przez Polskę i które dobrze by było przywrócić samostyjnej Ukrainie, czyli niepodległej Ukrainie, suwerenne. Jak widzicie Państwo, ta historia wzajemnych nieporozumień, niesnasek, pretensji ciągnie się od Bolesława Chrobrego, który zajął Grody Czerwieńskie, zajął Kijów. Potem Jarosław Mądry pomagał naszym książętom, naszym królom z dynastii Piastów. Potem Ukraińcy byli darmową siłą roboczą polskich oligarchów, polskich magnatów, szlachciców, co wylało się nienawiścią podczas powstania chmielnickiego, pogromami szlachty, pogromami Żydów, czyli wszystkich obcych. To są właśnie skutki skierowania emocji tłumu, mas uzbrojonych na wroga, którego pokaże im dostatecznie autorytatywny lider w postaci Chmielnickiego. I te emocje historyczne, te zaszłości i w sumie nienawiść ofiar i wrogości mogą się spiąć w postaci takiej klamry wybuchu nienawiści do Polaków po stronie ukraińskiej. Jak powiedziałem, to będzie, jeśli wybuchnie, to może być sprowokowane przez część elit. Jaką? Otóż przede wszystkim przez oligarchów. Tych od agrokompleksów, od miliardów dolarów i na czele spółek notowanych na giełdach europejskich. Stawiam też tezę, że w ich interesie jest jak najdłuższe prowadzenie wojny.
to nieważne, że 200 tysięcy ich rodaków poległo, polegnie jeszcze więcej, liczy się jedno. Prawo nie kwotowego eksportu, swobodnego eksportu towarów i miliardowych zysków kolejnych do Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić, żeby oligarcha, który był ograniczany w swojej produkcji, w odbiorze tej produkcji, który musiał się starać o koncesje, musiał się starać o kwoty, licencje i tak dalej, nie chciałby, żeby taka sytuacja przedłużała się. A że kosztem rolników całej Unii Europejskiej, a szczególnie państw sąsiadujących, no cóż, biznes jest biznes. To jest właśnie cyniczne podejście ukraińskich elit do obecnej sytuacji. Liczy się dla sporej części tylko zysk, liczy się tyle, ile można ukraść, tyle, ile można wyprowadzić z kraju. Tak samo dotyczy to aparatu państwa i w samoobronie, jeśli ten system korupcyjny zacznie się chwiać, to skierują nienawiść Ukraińców także przeciwko Polakom, a może głównie przeciwko Polakom. Potrzebny jest tylko ten punkt zapalny, moment zapalny, a to jest konflikt zbożowy, czy też niszczenie, blokowanie granic przez polskich rolników na granicy egzystencjalnego bytu, bo to nie chodzi tylko o biznes, ale przeżycie rodzin. I albo rząd rozbroi tę sytuację, w którą wprowadził Polskę i Ukrainę, wprowadził oczywiście Putin, natomiast Polskę wprowadził w tę sytuację w dużej mierze PiS, który w ogóle nie reagował przez dobre półtora roku na, nie robił nic, żeby spróbować uregulować tę sytuację wewnętrznymi rozporządzeniami, żeby ukrócić przemyt, żeby wzmocnić kontrolę. To się dzieje dopiero teraz, kiedy rolnicy są już na granicy wybuchu, zbyt późno. Jest to taki właśnie, powiedziałem, śmierdzący pretekst tłustych kotów PiS-u. Także zainteresowanych korupcyjnie, z ciekawością czekam na listę wiceministra wsi i rolnictwa, pana Kołodziejczaka, który prowadzi dokładne śledztwo w sprawie spółek i ich powiązań politycznych, które najbardziej zarobiły na odbiorze technicznego zboża ukraińskiego i wprowadzaniu go na polski rynek. Wobec tego rząd jest jakby zablokowany z dwóch stron. Unia nie podejmuje działań. Takie działania mają zostać co prawda podjęte. Decyzje mają zapaść ograniczające ukraiński eksport w czerwcu tego roku, ale na razie mamy koniec lutego, a 4 miesiące przednówku są dla rolników najgorsze. A z drugiej strony rząd spotka się z tąże próbą wjechania na krzywdzie rolniczej PiS-u do samorządów i muszę powiedzieć, że Ukraińcy dają w dalszym ciągu pretekst do tego, komplikując i zaogniając sytuację. Po pierwsze, padły po raz pierwszy polityczne postulaty mniejszości ukraińskiej. Otóż kilku z działaczy Związku Ukraińców w Polsce zwróciło się z taką propozycją, czy też umieściło tę propozycję na scenie publicznej. Chodzi o prawo uchodźców ukraińskich i robotników zatrudnionych w Polsce do udziału w wyborach samorządowych. Jako że to na poziomie lokalnym pracują, zależą od pracodawców, to Ukraińcy twierdzą, mniejszość ukraińska, że powinni móc współdecydować o sobie. No ale niestety to jest ingerencja, próba ingerencji w polskie sprawy ze strony
obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego, ale to jest, to nie jest działanie pozytywne, to jest działanie negatywne. Za chwilę takiego prawa zaczną się domagać inni uchodźcy, inne mniejszości. Fajnie jest, jak prawo, konstytucja gwarantuje wszystkim mniejszościom równość, równouprawnienie. Natomiast wysuwanie takich żądań, jak udział w wyborów obywateli obcego państwa przebywających na polskim terytorium, jest po prostu nieporozumieniem i co więcej, jest niedopuszczalne. I właśnie, dlaczego z takim postulatem występuje Związek Ukraińców w momencie, kiedy te stosunki są napięte? Czy to nie jest inspiracja polityczna ze strony Kijowa, która ma zintegrować społeczność ukraińską w Polsce, ale też nastawić negatywnie, bo taki udział w głosowaniu jest niemożliwy. Poza tym jest to polityczne żądanie, niekonsultowane z naszymi władzami, które w żadnym wypadku nie udzielą na to zgody. Jaka będzie reakcja? Emocjonalna będzie taka, że pojawią się zarzuty o dyskryminacji. To jest ten pierwszy negatyw tworzony, kreowany przez stronę ukraińską. Drugim takim kreowanym to jest brak woli jakiegokolwiek kompromisu ze strony państwa ukraińskiego. Rząd, prezydent doskonale zdają sobie sprawę z kosztów pomocy ponoszonej przez Polskę, kosztów, jakie poniosło nasze społeczeństwo, przyjmując spontanicznie uchodźców, bo to nie rząd PiS-u, tylko Polacy zatroszczyli się o uciekających przed tą dziczą ruską uchodźców, sąsiadów. Zdaję sobie sprawę z tego, ile Polska włożyła w obronę Ukrainy, a mimo tego nie chcę dopuścić czy doprowadzić do kompromisu w sprawie tegoż eksportu. I brak tego kompromisu tylko wzmacnia te skrajne postawy radykalne, ultranacjonalistyczne po obu stronach zresztą. No i teraz może to doprowadzić do takiej sytuacji, że jakiekolwiek działanie samoobronne polskich władz, regulujące tą sytuację, przyznającą rację naszym rolnikom, spotka się z zaciekłym atakiem medialnym, propagandowym w skali międzynarodowej Ukrainy. Posypie się znowu postrzeganie Ukraińców w Polsce, aż może to wywołać wrogość. Dlaczego Ukraińcy tak postępują? Ja mam swoją prywatną hipotezę. Otóż to jest naród ogromnego kompleksu. Po pierwsze ogromnego kompleksu historycznego, bo to jest ostatnia wielka nacja Europy, która dwukrotnie traciła szansę na wejście do tej Europy via Polska. Chodzi o Chmielnickiego, chodzi o krótki okres tak zwanej niepodległości ukraińskiej w latach 1918-20. Jak to jest, że tak liczny naród z pewnym dorobkiem cywilizacyjnym, z rozwiniętą tożsamością narodową, nie może stworzyć własnego państwa? Jest rozrywany. Nieważne, czy przez Polskę, czy przez Austro-Węgry, czy przez Rosję. Nie umie się obronić. Otóż problem leży w świadomości ukraińskiej. Ukraińcy nie wiedzą do dziś, chyba, w którą stronę chcą iść. Czy chcą iść z Rosją i realizować ten model wschodni, korupcyjny, despotyczny, oparty na przemocy, czy też chcą podążać na zachód, absorbując wartości, demokrację, absorbując wolny rynek, ale także instytucje państwa prawa i samoprawo, bo stanowione
jego absorpcja w Ukrainie jest potężnym problemem. Tam nie ma poszanowania prawa, jest poszanowanie dla łapówki. I otóż, kiedy Ukraińcy nie mogą dojrzeć do tego, wszystkie inne narody odbudowują się, jeśli utraciły niepodległość, rozwijają się, wypracowują dobrobyt, to elity ukraińskie okradają własny kraj, okradają własnych obywateli, niszczą własną państwowość. Proszę Państwa, gdyby Ukraina chociażby 50%, w 50% powtórzyła polski sukces, polski wysiłek każdego Polaka w ostatnim 30-leciu w budowaniu swojej pomyślności i gdyby nie rozkradła, gdyby ukraińskie elity nie rozkradły pieniędzy na armię, na uzbrojenie, gdyby nie wyprzedały kolosalnych zapasów sowieckich, to tej wojny by nie było. Nie. Putin wykorzystał tylko, dokończył, czy kończy dzieło ukraińskich elit. Taka jest prawda. Państwo w stanie upadku łatwo zaatakować, łatwo zniszczyć. I w takiej sytuacji znalazła się Ukraina. I gdyby nie reanimacyjna pomoc z Zachodu, w tym przeogromnym udziale Polski, to Ukraińcy już dawno by przegrali albo po prostu poddaliby się. To jest prawda o Ukrainie i kompleksie. Kompleksie państwa, narodu, który mógł stworzyć jedną z potęg europejskich. Wszystkie warunki do tego predestynują Ukrainę. Raczej predestynowały, bo ten dorobek został zmarnowany. Położenie geograficzne, żyzna ziemia, wybrzeże z portami, czyli szlaki komunikacyjne, tranzytowe położenie ze wschodu na zachód i jeszcze z południa na północ. No, coś wymarzonego. Gdyby Polska posiadała chociaż procent, ułamek tych bogactw naturalnych, które posiada Ukraina, gdyby posiadała procent tych areałów i takiej klasy żyzności i była w takim klimacie, że w niektórych częściach Ukrainy żniwa trwają cały rok, no obrazowo i w uproszczeniu mówiąc, gdyby Polska dysponowała takimi kadrami i takim zasobem ludzkim, kapitałem ludzkim, to nie gonilibyśmy Hiszpanii i Francji w dobrobycie. Natomiast Ukraińcy to wszystko dokładnie zniszczyli. Nie wszyscy Ukraińcy, bo Ukraińcy są tak samo ofiarami Rosji, jak przede wszystkim własnych elit. Elit, które to państwo skorumpowały, zawłaszczyły, okradły, czy ukradły to państwo społeczeństwu, a teraz każą tym biednym ofiarom walczyć za przedłużenie swojego statusu i dobrobytu. I z tego wynika kompleks, który przejawia się... O, to jest dobry przykład. Reakcja na upadek ukraińskiej rakiety w przewodowie, przepraszam. To nie był przypadek, że winni są wszyscy inni. I Rosjanie, i Bogu ducha winni Polacy, którzy powiedzieli o tym przypadku, o tym incydencie, prawdę po prostu, tak jak w cywilizowanym kraju. Ukraińcy się na nas rzucili. Jak to? To my was bronimy, to my bronimy Europę. Giniemy tysiącami, a wy nas oskarżacie o to, że nasza rakieta spadła na Polskę. Tak, spadła na Polskę i co z tego? A ukraińscy żołnierze są przemęczeni, mogą popełniać błędy, sprzęt jest archaiczny, wyprodukowany w czasach sowieckich, jest bardzo zawodny, incydent jak incydent. Powiedzcie, przepraszam, obiecajcie, że zrobicie wszystko, zadośćuczyńcie ofiarom i jest po sprawie. Tak się załatwia także na
poziomie dyplomatycznym i politycznym tego rodzaju kwestii. I nikt w Polsce nie ma o to do Ukraińców pretensji. Niestety Zełenski pierwszy się obraził. Wskazał, że czemuś jesteśmy winni. Ale to nie jest pierwszy incydent tego typu. W 2001 roku nad Morzem Czarnym, czy na Morzu Czarnym odbywały się ćwiczenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, włącznie z ostrymi strzelaniami. Została wystrzelona rakieta S-200 bodajże, która zamiast w pozorowany cel wybrała rosyjski samolot pasażerski Tu-154 bodajże, chyba tak, wiozący prawie setkę turystów z Izraela. To znaczy byli to dokładnie Izraelczycy, którzy podążali do Humania, via Moskwa i nieważne. Ważne, że Ukraińcy oczywiście odrzucili wszelkie dowody, że to oni zestrzelili przypadkowo ten samolot. Z takich samych powodów, jak rakieta spadła w Przewodowie. 5 lat trwało śledztwo. Zbadano wrak tego, szczątki tego samolotu. No i okazało się niestety, że znaleziono na miejscu części ukraińskiej rakiety. Po cichutku Ukraińcy wypłacili odszkodowania bliskim ofiar tej tragedii. I takich incydentów, takiej raczej postawy jest znacznie więcej. Dlaczego Ukraińcy reagują taką wrogością i nigdy nie przyznają racji? Nie przyznają racji, nie mówią tak, to my jesteśmy winni, to my zrobiliśmy coś źle. To jest sprawa mentalnościowa, to jest sprawa wiecznych, to jest kwestia spowodowana takim następstwem czy spadkiem po wiekach zniewolenia, po wiekach dyskryminacji, po stuleciach także represji narodowościowych czy po prostu społecznych i ekonomicznych. I to jest największa niewiadoma. Niewiadoma tej hipotetycznej sytuacji, kiedy Polacy i Ukraińcy wezmą się za łby. Mam nadzieję, że ta sytuacja pozostanie hipotetyczną, ale musimy pamiętać o tym, że taka właśnie będzie reakcja ukraińska na ewentualne akty przemocy czy obrony polskich rolników niszczących ukraińskie zboże, a przy okazji być może naruszających nietykalność cielesną Ukraińców. To będzie reakcja nieproporcjonalna, to będzie wybuch wrogości, oczywiście podsycany z tych powodów, o których mówiliśmy. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że taka sytuacja najprawdopodobniej nastąpi. Jeśli w grę wejdzie jeszcze rosyjska dezinformacja, rosyjska prowokacja, bo taka też może mieć miejsce po obu stronach granicy, ci agenci nie śpią, mogą taką sytuację sprowokować, przerzucając winę na Polaków bądź Ukraińców. Zdajmy sobie sprawę z tego, że to grozi eskalacją, to grozi wybuchem i znając naszych partnerów, ale także znając przyczyny wewnętrzne w Polsce, takich emocji, które są wobec Ukraińców czy wobec Ukrainy, próbujmy nie dopuścić, a jeśli już nie daj Boże nastąpi incydent, nie dopuśćmy za wszelką cenę do tego, żeby wymknął się spod kontroli i tak naprawdę eskalował. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.
Kochani, oczywiście to były wszystkie już materiały, które chciałem wam zaprezentować na chwilę obecną. No niestety nasz live został przerwany, dlatego też tutaj nie omawiałem tych materiałów, ale myślę, że dostarczyły one wam na tyle dużo wiedzy, że nie potrzeba było ich omawiać, nie potrzeba było ich komentować. Natomiast, kochani, dziękuję wam bardzo za waszą obecność, za to, że jesteście tak wspaniali. No niestety, mówię, dzisiaj mieliśmy problem. Tak się stało, jak się stało, dlatego na szczęście są kopie zapasowe, więc w tym momencie no, jest szansa na to, żeby puścić to jako zwykły film. Kochani, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Za to, że jesteście wspaniałymi suwerenami i naprawdę niesamowitą publicznością, dla której aż po prostu chce się tworzyć. Chce się zbierać te materiały, chce się wyszukiwać. No cóż, powiem tak, gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj. Dlatego też proszę was o wsparcie dla naszego kanału. Oczywiście za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, może dwa, zrobię taki bilans, podsumowanie tego, co udało się zrobić dzięki wam, dzięki finansom przekazanym przez was. Oczywiście postaram się to zrobić jak najdokładniej. Kochani, dziękuję wam za waszą obecność, bo to liczy się najbardziej. Dziękuję wam również za wszelkie finanse, jakie przekazujecie. Jeśli darczyńcy zgodzą się, to oczywiście postaram się opublikować taką listę istot żywych, wspierających ten kanał. Dziękuję wam, kochani słuchacze, kochane słuchaczki, kochani widzowie. I do usłyszenia, do zobaczenia.